Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek. Nic nie widzę. Panowie, coś mnie boli głowa dzisiaj strasznie. Możecie przywitać... Wojtku, przywitaj gościa. Zagraj ręką. Nie możecie, to trudno. Witamy serdecznie w programie Liga Minus, ulubionym programie osób, które oglądają programy, które zawierają słowo Liga i Minus w nazwie i składają się z co najmniej dwóch i najwięcej dwóch słów. Głupsze przywitanie. Jakie mogłem zrobić. Ciekawy mecz za nami, ciekawe 7 spotkań za nami. No nie, przesadziłem w tym momencie, ale no przynajmniej jeden ciekawy mecz za nami. 29. kolejka prawie za nami, bo jeszcze jutro został poniedziałkowy paździerz. Witam w studiu tradycyjnie Wojciech Kowalczyk. Dobry wieczór. Andrzej Iwan. Witam serdecznie. Paweł Paczek. Dobry wieczór. I tam jeszcze siedzi jeden redaktor, ale nie łapie się do kamery, więc nie będzie się udzielał. Panowie, cóż to się wydarzyło w tym Zabrzu? Już się Górnik witał z Kogutem, no i skończyło się na tym, że Legia pokazała mu miejsce w szeregu, mimo że no, to tak optycznie nie zasłużyła jakoś za bardzo na to zwycięstwo, ale... No, trzeba podziękować Igorowi Anchulo, który w pierwszej połowie strzelił jedną bramkę, ale mógł równie dobrze trzy, cztery bramki. Raz chciał lobować Cierzniaka, nie przelobowałby, nie wiem, Pachołka, no to był lob na wysokości metra. Raz nie trafił w dobrej sytuacji w ogóle w bramkę, no a w drugiej połowie zagrał w siatkówkę. I to taki w sposób dość spektakularny, bym powiedział. I bardzo ważnym momencie, bo przy 1-0 dla Górnika Zabrze, czyli powoduje rzut karny. Wielokrotnie się mówi, napastnicy nie powinni wracać w własne pole karne i dzisiaj się to sprawdziło. A jeżeli już dostajesz bramkę na 1-1, a drugą, co najgorsze, drużyna broniąca się przed spadkiem, grająca z Legią, która się rzuca do jakichś szaleńczych ataków i dostaje drugą bramkę z kontry, to już jest w ogóle jakaś... przecież ten punkt Górnikowi też by się przydał, prawda? On się by cholernie przydał. Bo dzisiaj by powiedzieli, do dobrze, ale graliśmy z Legią, która goni Lechię Gdańsk, tak? No to rzucili się wszyscy i Legia z kontrataku strzeliła drugiego gola. Akurat Legia potrafi takie rzeczy wykorzystywać i Górnik powinien sobie zdawać z tego sprawę, że Legia wielokrotnie pokazywała, że jednak czasami w te 15 minut i to w meczach wyjazdowych najczęściej no potrafi odwrócić losy spotkania. No to nie, tam nikt nie wziął pod uwagę tego. Ogólny chaos się stworzył po tej bramce wyrównującej, bo pamiętamy, że za chwileczkę był Gruzin, który rozgrywał jedno z najlepszych spotkań, a przynajmniej jeden z najlepszych piłkarzy na boisku, chciał wymusić 11 dla Górnika. No było to żałosne. No też żałosne, tak? Czyli tam wszystko tam się tak rozsypało, że tak, ręka, później ten wymuszanie karnego, bramka dostana też na 2-1 z kontry. Górnik się pogubił w ostatnim kwadransie, a mecz miał pod kontrolą. No ale to musi właśnie skontrolować ten mecz wcześniej, dużo wcześniej, czyli w pierwszej połowie, podwyższyć prowadzenie, no ale nawet jak się nie grać da, no sobie to... spokojniej, bo no, to co właśnie wspomniałeś, bo ty szczególnie na wyjeździe Legia jest bardzo groźnym zespołem, gdzie nie ma ciągłego ataku, presji kibiców i tak dalej. Gra sobie spokojnie i to dzisiaj pokazała. No, no to ale wiesz, wyrachowaną piłkę zagrali. Że bardziej zastanawia też, dlaczego Górnik nie przy 1-0, jeżeli już druga mu nie wpadła, chociaż miał ku temu okazję, no to nie potrafił się cofnąć i dać Legii rozgrywać atak pozycyjny. Tak, i Legia tego nie... Legia... Myślę, że to miał na to wpływ też te pełne trybuny, to, że Legia jest jakimś tam poniekąd odwiecznym rywalem Górnika i to, co zrobiła Wisła w podobnych warunkach, nie w tej poprzedniej kolejce, tylko jeszcze. Tak, tyle że pamiętaj, że Wisła zanim jeszcze chcieli to powtórzyć, do końca zdemolowała Legię, to pamiętaj, że zdążyła strzelić na 2-0, to Górnik nie zdążył. Bo miał kilka naprawdę świetnych sytuacji. Ale, chodzi mi, oczywiście, że powinien, bo miał sytuację, tylko że jeżeli się już nie udało, i masz gdzieś tam te 20 kilka czy coś minut do końca, to się cofnij, daj Legii rozgrywać. Przecież ona też nie potrafi. Żadna polska drużyna z 16 ekstraklasowiczów nie potrafi rozgrywać piłki w ataku pozycyjnym. To oddaj im piłkę, niech se grają. Wiesz, jakby się umordowała Legia?
Ja tu do Pawła mam taki jakby protest mój w stosunku oceny, co do oceny tych dwóch meczów, mianowicie Wisła Legia i Górnik Legia. Oczywiście presja jest może podobna, związana z ilością kibiców, ale weźmy pod uwagę, jakich piłkarzy ma Wisła, a jakich Górnik. Chodzi mi o doświadczenie. I Legia, znaczy Wisła, kiedy zaczęła już napoczynać Legię, no miała w swoich szeregach i Wasilewskiego, i Błaszczykowskiego, Peszkę. No bardzo, bardzo doświadczony skład. Tutaj jednak troszeczkę brakło tego wyrachowania właśnie, które cechowało Wisłę. Trzeba było odpocząć chwilę, bo był taki moment, że Legia przejęła w drugiej połowie sprawy w swoje ręce jakby. Odpuściła 15-20 minut, cofnięta Wisła, a potem znowu uderzyła. No i to przyniosło efekt. Ja się z tobą zgadzam, że rzeczywiście Wisła ma bardziej wyrachowany skład. Dlatego też Górnik chciał powtórzyć to, czego tak naprawdę nie umiałby powtórzyć. O to mi bardziej chodzi. To nawet bierzmy pod uwagę, że oczywiście rzut karny nie może tak się zachować żaden zawodnik. Nie, to na to w ogóle bardziej absurdalny, co on tą ręką chciał zrobić. Myślę, że jakby go przeszła, piątkę wiedział, że panu strzelił. Tutaj... Tam był zawodnik Legii. Słuchajcie, Kubańczyka chcą do polskiej reprezentacji siatkarskiej, to może i Hiszpan wpadnie, nie? Jak świetnie uderza piłkę z ręką. Nie? No to kwestia już jest doboru. Może trochę inne przepisy są w siatkówce inne. No ale on się już pokazał, tak, że można... Ten Kubańczyk jest chyba troszkę lepszy. Pewnie tak, ale tak mówię, no może ten tak zauważył i gdzieś... Pomijam to, jest 1-1, ale przy drugiej bramce, co robi ten drewniany prawy obrońca Górnika Zabrze, jak on tam ma nazwisko? Wiśniewski, ale to środkowy był. Na środkowy, ale wtedy był na prawej, no na zamach, no przecież on zanim się odwrócił... W B-klasie nie ma takich słabych, uwierzcie mi. Nie ma w B-klasie tak mało zwrotnych obrońców. Ale też przekładkę ma dobrą. A jeżeli są, to przynajmniej nie, zarabiają pieniędzy i bawią się w futbol, a nie tak jak ten. Ale wcześniej kilka niezłych interwencji. Tak, moim zdaniem ta bramka została zawalona dużo wcześniej. No poszedł na raz, zaryzykował i nie wyszło. Na raz, po lukach. Moim zdaniem Górnik zawalił ten mecz po prostu nie strzelając z drugiej bramki. Tak. Do momentu, jak oni nie prowadzili 2-0, ja byłem przekonany, że Legia ich pyknie, bo sami to prosili. Asystę do Jimeneza, kiedy tam zagrał troszeczkę za blisko bramki i to uciekło, tak? Głową, no tak, no to wszystko właśnie o to chodzi. Tutaj złe zgranie, tutaj powrót. Dzisiaj tak naprawdę no, hiszpański napastnik miał możliwość przynajmniej 3 bramki na koncie, a strzelił jedną, a... Możliwość czy obowiązek? Obowiązek nawet, a zawalił jedną i to taką bardzo ważną. Strzelił jedną. Nie wiem, czy on jest w badziewiakach, ale moim zdaniem jak najbardziej się nadaje. Po tej kolejce to on mógł w 60 minucie zejść, mając 3 bramki na koncie i mówić, dobra, już mamy 3 punkty. Nie musiałby się męczyć 90, a później jeszcze został na boisku i podarował Legii bramkę wyrównującą. Chciałem was zapytać jeszcze innego zawodnika, bo rozmawiamy o nim po każdej kolejce praktycznie. Dziś potwierdził chyba to, że pan o imieniu Rocha się jak mówi? Ci wygodnie. No, obojętnie, już nie będziesz musiał mówić. Czym szybciej... Tak, mamy słabych lewych obrońców w tej lidze, ale tak słabego, co dawno nie widziałem. I co wspominam, wiedząc o tym, że jest ktoś taki jak na przykład Warholak w Wiśle Płock. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie może grać na tej pozycji Hołownia, Mateusz. Nie grałby pewnie jakiejś wielkiej piłki, ale czy grałby gorszą od Rochy? Ale nie, on gra w Pogoni przede wszystkim. Kino jest wypożyczony do Śląska. Hołownia. Ale to dlaczego miałby grać w Górniku? Legia. Ale nie, no, okay, słuchajcie, bierzcie pod uwagę, że akurat to jest, no, ten zawodnik, nie musimy się uczyć chyba jego nazwiska. Wydaje mi się, że on bardzo szybko zostanie z tej Legii odpalony, z tego zaciągu portugalskiego, no bo ten dzisiaj nawet przy tej bramce dla Górnika Zabrze, no, on 8 metrów stoi od gwili, on tam sobie patrzy, mówi, słuchaj, co ty będziesz robił? On mówi, a ten Gruzin do niego, ja będę wrzucał. No to wrzucaj. No i on rzucił, jest gol, a on mówi, co zrobiłeś? Wrzuciłem. No i tak, wiesz, on... Zresztą, zobaczcie jedną taką bardzo ważną rzecz. Chłop schodzi, Vukovic go ściąga i Legia zaczyna inaczej grać. Mhm.
już się nie przejmuje tą stroną. A to nie jest taka naturalna zmiana, że zdejmujesz lewego obrońcę, gdy gonisz w wynik, nie? Tak, tak. I no nie ale... wprowadzasz tam napastnika, tylko Wieteska. Tak, i Wieteska wchodzi, no właśnie, bo Wieteska wchodzi w tym momencie, no ale no to właśnie bierzesz pod uwagę, że no, no ucinasz trochę zagrożenia w defensywie, bo widzisz, że on się nie nadaje. A to przed meczem nie widzisz, że on się nie nadaje? Może, wiesz, no jeszcze może była taka okazja, dobra, damy mu jeszcze jedną szansę, ale pewnie to była już ostatnia. Tak. Wiesz, jak to jest wygrany mecz 3-0, może nie chciał to za bardzo mieszać w składzie, no, różnie jest, tak, i postawił na tych, którzy byli na wojsku wtedy. No, całkiem możliwe, no wtedy aż tak nie przeszkadzał, bo drużyna też grała lepiej, no ale ja nie widzę kompletnie przyszłości tego zawodnika w tej lidze i w jakiejkolwiek innej lidze w sumie też. Chociaż może w B-klasie. Znaczy wiesz, jak on pójdzie, znajdzie sobie, znaczy w polskiej innej lidze, tak? Generalnie on, w ogóle. Znaczy wiesz, jak on pojedzie, na Słowację, to niech sobie tam jedzie. Nie? No, niech Słowacy się martwią o to, czy będą jego oglądać, czy nie. Tylko z Polski wyjedzie po prostu, no. Chciałem powiedzieć tylko, że w czacie naprawdę bardzo duża kreatywność, jeśli chodzi o przerobienie nazwiska pana Rochy. Taka, że nikt by się tego nie domyślił, jak to można było zrobić. Domyślam się. Dobrze. Nieważne. Zostawmy pana Rochę. No, jakbym był kibicem Legii, to bym trzymał kciuki, żeby on z Warszawy jak najszybciej wyleciał. Żeby Kruszek się doprowadził do porządku. Jakbym był kibicem Legii, to bym nigdy nie podejrzewał, że po transferze lewego obrońcy zatęsknię jeszcze za Chlążkiem właśnie, a no w tym momencie szczerze mówiąc, można Dominik... za nim zatęsknić, mimo że w ofensywie Czech jest beznadziejny, to przynajmniej z tyłu coś tam potrafi. Dominik Noś lepiej wyglądał na lewej obronie, jak grał w europejskich pucharach tej pozycji. To już mocne słowa akurat. I Kowal zaraz wypluje wodę. Nie każdy tam lepiej wygrał, naprawdę. No. Ojciec Mateusz. Słuchaj, nie ma Sapin, to przynajmniej mam spokój, że Kucharczyk nie wystąpi na tej pozycji. Bo grywał na prawej obronie, dlaczego jak pamiętajmy, że można prawego obrońcę wystawić na lewej obronie. Ale nie ma już Sapinto, to już nikt nie będzie cudował z Kucharczykiem na pozycjach, prawda? No tylko jeszcze niech przestaną cudować z Roszą na lewej. A no to już jest kwestia tego, czy... No, Antolicz też tam nie powinien się pojawiać. Czy Antolicz pewnie przestanie grać, jak wróci Kafu? Miejmy nadzieję. Kafu jeszcze ile będzie spotkań pauzowało? Jedno. Do końca tej rundy zasadniczej. Jeszcze, no bardzo ważne były te trzy punkty dla Legii, no bo gdyby się tak nie udało obrócić tego spotkania, no to Lechia mogła mieć już 5 albo 6 punktów przewagi na tym etapie rozgrywek, to by było bardzo dużo. No i już chciałem chciałem was pytać o to, jakie prognozy do sobotniego spotkania Legii z Pogonią Szczecin, bo wtedy by się mogło okazać, że obie drużyny grają już o życie, tak to o życie będzie grała chyba tylko Pogoń. No ale mimo wszystko z taką grą Legii myślicie, że klub ze stolicy może Pogoni, do której za chwilę przejdziemy, wybić pierwszą ósemkę z głowy, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się niemożliwe? No według mnie wybije. Akurat bez względu na to, jak Pogoń czy gra lepiej niż w poprzednich sezonach, czy lepiej i nawet lepiej wygląda. No tak akurat chyba jej ten stadion przy Łazienkowskiej nie bardzo pasuje i tutaj trzeba się liczyć z tym, że już po zmianie szkoleniowca w Legii Warszawa to będzie takie, według mnie, może nie łatwe spotkanie, ale spokojne wygrane przez ekipę Wukowicza, bo ja tam nie widzę nawet podstaw. Jeżeli Pogoń Szczecin jest w stanie stracić 3 bramki z Arką Gdynia, to znaczy, że z Legią też musi te 3 stracić, a na Łazienkowskiej 3 nie strzeli. No znaczy, ja powiem szczerze, tak, ja jestem optymistą, jeśli chodzi o ten mecz zbliżający się na Łazienkowskiej, bo znaczy optymistą, no zależy z której strony patrzeć. Ale wydaje mi się, że Legia nie gra aż tak dobrze, a w Warszawie jednak mimo wszystko Pogoń będzie chciała się pokazać no, trochę lepiej niż to bywało w ostatnich latach i liczę, że urwie punkty Legii. Taka jeszcze kwestia organizacyjna. Trzeci raz z rzędu, o ile się nie mylę, rozmawiamy bezpośrednio po spotkaniu Legii Warszawa, czyli trzecią kolejkę z rzędu Legia gra w niedzielę o godzinie 18. Czy wy w tym widzicie jakąś niesprawiedliwość wobec innych klubów i tego, że no jest to jest... Zależy, kiedy przyjmiesz sobie, jaki jest najlepszy czas w telewizji. No, nie, ale panowie, no to przecież to wiadomo od dawien dawna, tak? Na początku i tak zwróćcie uwagę, że oczywiście wiadomo, że już pomijam te pierwsze kolejki każdego sezonu, bo wiadomo, że Legia jest, ten terminarz jak jest układany na 5-6 kolejek, to wiadomo, że biorą pod uwagę, że Legia będzie przechodziła kolejne
to musi grać jako ostatnia, czyli Puchar Polski, niedzielę, tak? Znaczy nie, puchar, kwalifikacje, europejski puchar. Czyli jest, pierwsze dwie kolejki. No nie, tam jest, no tak, ale pamiętaj, że oni biorą pod uwagę, że Legia jako mistrz może z ostatnich lat może odpaść z tej rundy, jak przejdzie, to później jeszcze to czyli wszędzie jest ustawiona. Ale czy ktoś widział Legię grającą w piątek o 18 albo w poniedziałek? W piątki chyba widywałem. Ale nie o 18. Andrzej, oni grają tylko i wyłącznie o 20:30 w piątek, 20:30 w sobotę, ewentualnie. No to nie jest jakaś straszna rzecz. No bo jako Legia ma markę, więc się spuszcza na najlepszych godzinach. Jak sobie zagłębia się Ale ja Lecha widziałem grającego w poniedziałek. A mi się wydaje, że to są dwa najbogatsze kluby, czyli jak Lech mógł zagrać w poniedziałek, to i Legia niech zagra w poniedziałek. Mi się wydaje, że Legia w ostatnich latach bije Lecha na głowę, jeśli chodzi o wyniki i popularność w Polsce. No wiesz, ale ja, słuchaj, pamiętaj, tylko że u nas w Polsce jest troszeczkę to oddzielone. Ja na przykład widzę w hiszpańskiej najbogatszych grających w niedzielę o 12. Real grał, Barcelona grała. A u nas w Polsce Legia nigdy nie zagra w poniedziałek, ani w piątek o 18. Uważam, że polska piłka ma miliard innych problemów niż kiedy gra Legia. Oczywiście Paweł, że ma wiele, tylko że to szukanie, że Legia zawsze musi grać, bo to jest najlepsza godzina na oglądalność, gdzie 100 tysięcy ludzi ogląda transmisję. To wiesz co, to jest dwa razy mniej niż mieszka u mnie na Brudnie. No może nie zawsze musi grać w niedzielę i w sobotę, natomiast żeby dawać się na piątek na 18 albo w poniedziałek na 18, to... Też by się mijało tak. Mnie tak się zapytał, czy widzę, w czym. Ja widzę. Bo przynajmniej raz. Ja już nie mówię, żeby grali co raz w miesiącu, ale raz w sezonie mogliby. Wszyscy grali. Lech ja też grałem w poniedziałek. 18. Nawet dwa razy z rzędu. Wisła też grała w poniedziałek. Ale poczekaj, mówimy o liderze. Też dwa razy z rzędu. Ale mówimy o liderze tej ligi i to nie od wczoraj ten lider, tylko już tak kilka miesięcy ma, tak? I Lechia w poniedziałki o 18 może grać. Ja bym tego nie poruszył, ale tak jakoś mi przyszło do głowy, no że tak, właśnie tak. Trzeci raz z rzędu, bo zawsze o pierwszym meczu rozmawiamy o tym, który miał miejsce zaraz przed naszym wspaniałym programem. I tak jakoś mi się skojarzyło, że trzeci raz z rzędu, nie wiem, ja nie mam za bardzo zdania, chociaż trochę to odbiera jest, innym drużynom to, że wydaje mi się, że niedziela godzina 18 to jest tak jakby najlepsza pora do zapełniania stadionu. Przynajmniej nie chodzi mi o oglądalność w telewizji, która też może jest wyższa, ale no łatwiej zebrać ludzi na stadionie w niedzielę 18 niż w piątek o 18. Tak mi się wydaje, albo niż w poniedziałek. A nie łatwiej w sobotę o 20:30 na przykład? Sobota jest optymalna o 18. Sobota o 18 to chyba najlepszy termin dla rodzin. Czemu nie niedziela? Po kościół? Bo w niedzielę jest zakaz handlu. No to właśnie bardziej nie ma co robić. To wtedy oglądasz w sobotę się idzie do galerii handlowej, a w niedzielę na meczyk. Dobrze, nie chciałem... Dobra, ale za tydzień będą wszyscy grali w sobotę i będzie sprawiedliwie. Mam taki pomysł, napiszcie na czacie, czy co uważacie. Czy to dobrze, czy niedobrze, czy macie to gdzieś, czy macie to gdzieś. Co do Legii z Górnikiem, bardzo długo w tym meczu chwaliliśmy tego Gwilię. Tak sobie uświadomiłem, że za dużo w Lidze Minus o nim jeszcze nie rozmawialiśmy, a to chyba jeden z najlepszych transferów tegoż okienka. Nie jest to jakieś wielkie wyzwanie, bo bardzo dobrych transferów w tym poprzednim okienku zbyt dużo w naszej lidze nie było, ale imponuje. Ja bym go tak porównał, moim zdaniem to taka lepsza wersja Furmana, nie wiem co wy na to. No nie, patrząc pod... Dobrze, to już troszeczkę przesadziłeś. Lepsza... mi się wydaje, że to jest taka troszeczkę lepsza wersja, jeżeli chodzi o Górnika Zabrze, Kurzawy z poprzedniego sezonu. Szybszy? On mówisz o stałych fragmentach również. Ale nie, tak? No bo nie, ale Kurzawa bił świetnie stałe fragmenty gry. Tak, ale ten jest zdecydowanie tak. Szybszy. Ten ma ale chodzi mi nawet już nie tylko te stałe fragmenty, tylko sposób ten ma gry, napędzanie tak. Ataków. On jest szybszy od Kurzawy, bardziej kreatywny i do tego jeszcze poza ze stałymi fragmentami gry świetnie potrafi wrzucić, jak się piłka toczy. To czego pewnie w Polsce... Trzy czwarte zawodników nie potrafi. Jak już się tak toczy piłka, to już trzeba kopnąć w trybuny. A ten potrafi, to trzeba powiedzieć. I pomijam ten, jeżeli już mam go pochwalić za ten mecz, to poza tym wymuszaniem rzutu karnego, tak, no to gdzieś naprawdę wyglądał bardzo dobrze i to jest taki zawodnik, któremu się trzeba fajnie, znaczy poprzyglądać. Też jak on tak będzie grał w Górniku Zabrze, to on długo tam długo nie był. Raz, tak. Ale ja bym też nie deprecjonował i Kurzawy, i Furmana, no bo to jednak są piłkarze, którzy w tej polskiej lidze, przecież Furman przez kilka sezonów jest już dobry.
Kurzawa był jako trener również. Kurzawa był w zeszłym sezonie świetnym. Na Gwilę na razie ma parę dobrych meczów, no i okej, ale jeszcze spokojnie poczekajmy, bo często jest tak, że przyjeżdża ktoś z zagranicy i mówi, o Jezus, on tylko podaje, jak on tutaj robi, nie, ale... robi różne czary, ale wydaje mi się, że wypada poczekać jednak. Ale też wypada... docenić też. Docenić na pewno, tak. Ja doceniam, bo oczywiście. Zwróćmy uwagę, jak może grać Żurkowski, mając przy sobie takiego Gwilę. Absolutnie nie musisz ciągnąć to jednym skrzydłem, to drugim skrzydłem, to środkiem. Jest, ma inne zadania, trochę okrojone, co pozytywnie może wpłynąć na rozwój tego piłkarza, a na nim nam bardzo zależy. Ale to może... chyba on stracił piłkę w środku pola, jak poszła kontra. Ale to może inaczej. Ale on też może to porównanie do Frumana i Kurzawy było niepotrzebne, ale porównując do tego, z kim Żurkowski przed tym transferem musiał grać, czyli do Szymona Matuszka, to jest kompletnie inny poziom piłkarski. No to widać od razu. Oczywiście. Nie, no Kubala, słuchajcie. No, to... Całym szacunkiem dla Szymona Matuszka. Ale, nie, no, dla mnie trzeba porównywać, bo zwróćcie uwagę, że wtedy Górnik grał świetną piłkę. Mnóstwo bramek powstały, fragmenta gry z Kurzawą, czyli tutaj dzisiaj asysta też jest jego, tak? Czyli to dośrodkowanie, tam gdzie musi wrzucić do napastnika, jest idealne i jest gol. To, że tam kilka razy źle zachowali się inni zawodnicy, mi się wydaje, że tutaj akurat Górnik w tym może sobie pomyśleć o tym samym sezonie, co z Kurzawą, tak, przy tych stałych fragmentach dośrodkowaniach, że te punkty później już w tej dolnej części tabeli, tak, czyli w tej ostatniej kolejce i w tych 7 dodatkowych, może to pomóc. Bo tak było z Kurzawą, tyle że w górnej części, walczący o puchary, a teraz może być tak z Gwilią, który naprawdę się może podobać. No to jest bardzo ważna rzecz. On jest tak, on jest dynamiczny, szybki i nie ma problemu z tym, żeby cały czas tylko... On nie czeka na to, że sędzia gdzieś... Ale on nie czeka na faulu. No on tak. Jak ma wrzucić... Bo tak, ani faulu nie było przy bramce. Dwa razy później w drugiej połowie kapitalnie w biegu wrzucił. To nie jest tak, że on Wojciech, czeka... Nawet to, co on wymuszał, tak, ten rzut karny, to była bardzo, bardzo taka dynamiczna. On szedł 40 metrów w sprincie. Troszkę za długo tą piłkę dostał i już nie wiedział, co zrobić z tym bramkarzem i wpadł na głupi pomysł. Ale generalnie jest to piłkarz naprawdę, od którego będą mogli się uczyć właśnie młodzi zawodnicy Górnika. Niewątpliwie jest dobre, tylko chodziło mi o to, że taka właściwa recenzja jego gry przyjdzie, jak Górnik będzie walczył w kluczowych meczach o utrzymanie. U mnie, nie wiem, może jakieś ocenianie po wyglądzie nie jest zbyt dobrą sprawą, ale u mnie najbardziej zaskakuje, u niego najbardziej mnie zaskakuje to, że jak się na niego popatrzy, to nie wygląda na kogoś, kto by był szybki albo dobry technicznie, a on jest szybki i dobry technicznie. Także nie oceniajcie po wyglądzie, bo możecie się pomylić nie raz i nie dwa. Tak to w życiu bywa. Jeszcze jedno pytanko co do tego meczu i przejdziemy dalej. Jak można wytłumaczyć decyzję duetu trenerskiego Vukovic-Saganowski, aby stawiać na Hamalainena, a nie na Szymańskiego? Na Hamalainena w tej formie i na Szymańskiego, który w ostatnich tygodniach zaczął wyglądać trochę lepiej. Tydzień temu to się obroniło. Czyli w środę. Ale grał Szymański też chyba. Ale Hamalainen też. Tak, trochę. No, znaczy, obroniło się. Ja odnoszę cały czas wrażenie, że Szymański poza techniką i gdzieś tam perspektywą, że może być świetnym zawodnikiem, może mieć... Dalej ta jego fizyczność wygląda tragicznie. I, słuchajcie, oni grali w piłkę. Niestety. I Vukovic i Sagan. No mimo tak, ten Górnik wyjdzie od początku na Ale Hamalainen to też nie jest jakiś... Ale ma trochę więcej centymetrów i wagi. Centymetrów człowiek i wagi. Bez łydek. Ale to wiesz, łydek to połowa... No ale widziałeś, że pytaliśmy się, czy ten ma łydki, to razem z deskami już tak zrobione, trzymając się. Implanty. No. Także wiesz, no może też doskonale... Słuchaj, Legia jechała na ten mecz i wiedzieli, że Górnik też walczy o poważne punkty i potrzebuje tych punktów. No może Szymański nie do końca był potrzebny im na początek, tylko najpierw trochę centymetrów, ewentualnie troszeczkę więcej kilogramów, żeby przetrzymać, czy to nawałnicę, czy zderzenie z rywalem. A tak, no, wszedł ten lewy obrońca słaby i wszedł później Szymański i jakoś to zaczęło inaczej wyglądać.
Ten przede wszystkim bramka to ustawiła. No tak, bramka też, ale rozruszał Szymański. Ale i też trochę. Obywatel Meksyku właśnie pisze. Przecież jak Szymański. Ojej, przewinął mi się. Przecież jak Szymański wszedł, to rządził w środku pola, więc co ma fizyczność do tego? No bo było więcej miejsca na boisku. Chodzi mi o, że już wtedy, mniej więcej w 60 minucie, żaden gruby obrońca Górnika Zabrze już nie miał tyle siły, co miał w pierwszych 45. Czyli a jest tam czterech grubych. Czyli można powiedzieć, że bardzo dobry, karciany wręcz ruch Wukowicza i Saganowskiego. Przyszłość polskiej trenerki. Bo obrońcy i defensorzy Górnika Zabrze zabiliby Szymańskiego już na samym starcie meczu i on by miał odechcenie gry, bo by dostał ze 2-3 wślizgi, zabraliby go z piłką i tak dalej, i tak dalej. A tutaj trzeba było do grania. Jak już dwie drużyny opadły z sił, było dużo miejsca, no to Szymański się nadaje. No taka jest rzeczywistość tego piłkarza, przynajmniej na tą chwilę. Dopóki Szymański nie wyjedzie z kraju i nie potrenuje ciężej, mocniej i troszeczkę nabierze postury, no to będzie miał problem z tym, żeby grać coraz na coraz wyższym poziomie. Tak? A nie powinien nabrać, zanim wyjedzie? Będziemy właśnie, bo ciągle będziemy mówić o nim jako potencjalnie najdroższy piłkarz Legii, a ten potencjał może się nie ziścić. Bo on pojedzie gdzieś do Francji i tam też będzie mówił, dojdzie do formy fizycznej, to będzie grał. A Furman też pojechał do Francji. No i szybko wrócił. No właśnie dlatego, dobrze. Dlatego ja mówię, żeby on nabrał tej muskulatury większej przed wyjazdem, a nie po. No też mi się by tak wydawało, no ale nie wiem, dlaczego przy Łazienkowskiej nie jest w stanie tego zrobić. No i dlatego może z tego też powód właśnie, że ci widzą, że on jednak lepiej się będzie sprawował, przynajmniej na tak ciężkim terenie, w takim meczu wyjazdowym, lepiej niech go wpuścić po przerwie, niż dawać mu szansę od początku. To znaczy ja, kiedy to rozmawialiśmy z Cześkiem Michniewiczem, to ja teraz zrozumiałem, co Czesiek ma na myśli, mówiąc, że on go bardzo docenia i on w młodzieżówce inaczej wygląda niż w Legii, że jest dużo aktywniejszy i tak dalej. No, to faktycznie może być tak, bo ta młodzieżówka gra co jakiś czas, nie? I tak, w futbolu gra z równymi sobie fizycznie. Dokładnie, mniej więcej. Tutaj rozstrzygnął sprawę jeden z naszych komentatorów, ale już zgubiłem to, co napisał, a to był tak... Poszedł do szatni Legii. Tak, Krzysztofy Palac napisał, że powinien Szymański zacząć chodzić na pizzę z Carlitosem i może to by było jakieś związanie. Może go powinien zaprosić hiszpański kolega. Dobrze, tyle o tym meczu. Ale Carlitos, jak będzie miał apetyt, to zje z Szymańskim tą pizzę. Zjobie, Szymańskiemu zostanie kawałek, te rogi mu zostanie. Ale to i tak dobrze, tam są te węglowodany. Jagiellonia Białystok podejmował siebie Zagłębie Sosnowiec. No i gdyby Jagiellonia tego meczu nie wygrała, to naprawdę pozostałoby chyba tylko płakać nad tą drużyną. Może nie jakoś bardzo przekonująco, ale w końcu udało im się 3 punkty zrobić. Myślicie, że to jest jakiś moment zwrotny, jeśli chodzi o formę tej drużyny w lidze, czy po prostu jakoś tak im się fartnęło? Bo ten rzut karny też nie był jakiś. Jeśli chodzi o samą grę, to naprawdę Jagiellonia nie grała nic wielkiego. No, w pierwszej połowie to Zagłębie Sosnowiec grało, a Jagiellonia po prostu strzelała. No przecież ten rzut karny, który wykręcił Martin, to jest, nie wiem jak to określić, ale ocena celująca z głupoty, naprawdę. To jak z egzaminatorem Peszko. A potem drugi gol dla Jagiellonii, no to też Tot idzie na walizkę nakręcony i w ogóle nie wie, gdzie jest piłka. Także forma Jagiellonii nie poszła do góry, tylko była uprzejma być doceniona przez pana Tota z Zagłębia Sosnowiec. Jak dostajesz, Jagiellonia wykorzysta jedną rzecz, jak dostajesz obronę Zagłębia Sosnowiec, to wykorzysta i to za Paweł mówi. I z tym mistrzem, z tym Słowakiem, który był w stanie wyeliminować mistrza Polski, bardzo fajnie się prezentuje chłop. Powiem ci, że to jest mój faworyt do tego, żeby... Akurat tutaj można było ocenić po wyglądzie, że to nie będzie nowy Laurent Blanc. Tak, i dlatego Jagiellonia była w stanie się gdzieś tam odsknąć po tych wszystkich niepowodzeniach. Pamiętajmy, że czy się obudzi w lidze, to chyba nie do końca jest takie bardzo ważne dla Jagiellonii, bo już we wtorek mecz Miedzią Legnica w Pucharze Polski. To już wie, to jest bardzo ważny dla nich występ. Jakie prognozy na to spotkanie? Bo Miedź Legnica pokazała, że wcale się nie zamierza położyć. Ja chciałem jeszcze zawrócić, że tak powiem, do tematu meczu Jagi z Sosnowcem.
bo tam było widać, jak nie ma wsparcia odpowiedniego Żarko Udowiczicz, no to nie są w stanie nic zrobić. Sanogo, odkąd go odwiesili, to jest bez formy, stracił ją przez, być może przez to zawieszenie. Zagłębie musi strzelać 3-4 bramki w meczu, żeby wygrywać. Bo niestety z tą obroną gwarancji nie ma, że jak stracisz mniej, to i tak zapunktujesz. No tak, no ale to mówił... Z musieli mieć 4 strzelanie. No tak, no ale właśnie, Andrzej bardzo dobrze mówi, tylko że też mówimy o ostatniej drużynie, bo tabeli Ekstraklasy, tak. Ona nie będzie co kolejkę strzelać 3-4 gole. No. Nie gramy, tak jest nie, no, ale nie gramy w piłkę ręczną, no, z całym szacunkiem. No, gdzie, w której lidze poważnej, nawet niepoważnej, ostatnia drużyna będzie co kolejkę 3-4 bramki strzelała, żeby punkty zdobywać. No, nie ma takiej ligi na świecie. Może właśnie jest. Nie. No, nawet u nas się... właśnie o niej rozmawiamy. U nas może... U nas ostatnia drużyna ewentualnie może wykonywać 3 rzuty karne za jednym razem. Ale nie może 3 bramek strzelać w każdej kolejce. No. To było znakomite. Dla tych, którzy nie widzieli, była nietypowa sytuacja, jeśli chodzi o rzut karny dla Zagłębia Sosnowiec, bo tak, przy pierwszej próbie wykonania go zawodnik Zagłębia Sosnowiec, kto to znaczy, Pawłowski? Tak, tak. Pawłowski strzelił bramkę, ale jeden z jego kolegów zapomniał, że jest taka zasada, że zanim on strzeli, Udowicić. To nie można w 16 wbiegać. Jak Pawłowski strzelił, to Udowicic był już za sędzią. Tak, Udowicic był praktycznie przy bramkarzu, nie wiem, on już na trybunach. Całkiem możliwe, że on już był na spalony w ogóle w tej sytuacji. On w momencie uderzenia był przed piłką. No i sędzia powiedział, nie no, to jeszcze raz, no to tak nie może być, no bądźmy poważni. No i drugi raz strzelałem tego karnego i w tym momencie Marian Kremen sobie uznał, że ja tu nie będę na linii stał, ja sobie wyjdę na 5 metr i sobie na 5 metrze będę bronił. On tam już będzie Udowiczyć wcześniej. Tak, bo tak będzie łatwiej. No i co, no i było faktycznie łatwiej, obronił tego karnego, no ale sędzia zobaczył na powtórce, jak daleko stał Kremen i powiedział, no musimy jeszcze raz tego karnego wykonać, no bo to tak być nie może. No i w końcu karny został wykonany po raz trzeci, zmienili w ogóle wykonawcę chyba. Tak, wiedziałem, że tak można w ogóle. Podszedł tak. Do karnego, no i po raz trzeci karny został już zamieniony na bramkę, także polecamy Ekstraklasę, na pewno jesteście w stanie obejrzeć w trakcie spotkań Ekstraklasy sytuacje, których nie zobaczycie w żadnych innych ligach. Co jest też godne odnotowania, to, że ja ostatnio poskramiałem trochę redaktora Rokuszewskiego, żeby tego Klimali nie chwalił za zremisowany mecz, w którym nie strzelił, za przegrany mecz, w którym nie strzelił bramki. No ale teraz Klimala w końcu się przełamał i strzelił gola. No i teraz to on już naprawdę może zacząć pakować walizki chyba. Po takim dograniu, jak on dostał od Nowikowasa, to ja bym się przełamał. No, aby ci głupio było nie strzelić. Czyli teraz ile ma bramek w Ekstraklasie? Jedną więcej niż Paciol? Tak. Tak. Aha. Ale ja jeszcze walczę. Wszystko przed wami, spokojnie. Nie, no, tam była zasługa 70% Nowikowas, 25% Tot i 5% Klimana. No ale strzelił w końcu bramkę. Albo 3% piłka i 2%. Patryku, myślę, że spokojnie już przerastasz tę ligę i nie możesz tego talentu. Czyli po prostu marnować. Trzeba powiedzieć normalnie tak, jak, czyli Nowikowa strzelił bramkę Tomalą. Klimalą. Tomalą by nie strzelił. Tomali by nie podniósł. Klimalą. No, ale dla tych, co nie widzieli asysty Nowikowasa, to koniecznie sobie sprawdźcie, nie wiem, na jakimś Ekstraklasa TV w skrótach, to, co goś zagrał ze Wniaczkiem. Idealnie. Jak Wojtek, ty chwaliłeś to zagranie Recy z meczu Polska-Łotwa, to Nowikowasowi powinieneś, budować jakiś pomnik zapałek. Nie no, ja chwaliłem Recy, no bo wiesz, no, dał nam prowadzenie w ważnym spotkaniu i kapitalnie trafił w głowę Lewandowskiego. No. Dał nam zarobić. Ale z tej strony, jakby Reca dożytkował tak jak Nowikowa, to piłka by poszła w trybunę. Nie. No, Reca by w ogóle się przewrócił. Ale by wyszła za stadion. Naprawdę jest to, jakbyśmy robili jakiś ranking najładniejszych asyst w tym sezonie, to jest top 3 chyba spokojnie. No. Mi się bardziej podobała tylko to Jimeneza w Poznaniu. W Poznaniu, tak. Tak. No to takie dwie, pewnie jeszcze jakąś trzecią byśmy znaleźli, ale no polecamy naprawdę. Jak się często śmiejemy z Ekstraklasy, tak to było zagranie. Trzecia, Janusz Gol, Derby Krakowa.
takie moje. Ogólnie zagranie piętą, zewniakiem, które daje powodzenie i po tym zagraniu jest zdobyta bramka, powoduje to, że to jest... Raz, że to jest technicznie trudne zagranie, bez względu... Niekonwencjonalne, bo obrońca jest na coś innego przygotowany też. Ale oni nie byli na nic przygotowani ci obrońcy. Pospisila musiała dupa trochę zapiec, za przeproszeniem, bo on tym zewniakiem próbuje grać 4 razy na mecz, z tego co kojarzę. A jeszcze ani razu takiej asysty nie dał. I wszystko do nich. W poprzednim chyba udało mu się coś podobnego zrobić, ale... Czy to było aż tak dynamiczne? No, musi się cieszyć Jagiellonia, że trochę się Nowikowas przebudził, bo bez niego ta drużyna traci bardzo dużo na ofensywnej wartości, a ostatnie tygodnie były dla niego słabe. Dośrodkował i poszedł spać. No chociaż na chwilę. No, wystarczyło na 3 punkty tym razem. Z tą defensywą Zagłębia Sosnowiec mi się wydaje, że nie jest problem się przebudzić. No, zaraz będzie defensywa Lecha Poznań. Nie trzeba całą noc nie spać, żeby było fajnie. Prawda. Co do tego spotkania jeszcze, to sobie odnotowałem, że nic już sobie więcej nie odnotowałem praktycznie co do tego spotkania. Zagłębie Sosnowiec zrobiło krok wstecz po kilku krokach do przodu. Wojtek triumfuje, bo oddala się trochę. Znaczy nie triumfuje, tylko ja cały czas jestem przekonany. Wypadek przy pracy, zwycięstwo pierwsze parę, nie wiem, przed tygodniem, bo to teraz mieliśmy 3 kolejki w Legnicy na wyjeździe. Przy wypadek przy pracy i do tego jeszcze fart niesamowity 3 dni temu, że Wisła Kraków przyjeżdża bez Wasilewskiego i Błaszczykowskiego na mecz do Sosnowca. No to jest szczęście, nie? Wisła Kraków, tak. A w poprzedniej kolejce. Tak, 3-4 dni temu to 4-3 Zagłębie wygrywa, tak? Bez Błaszczykowskiego. Przecież mówimy, że Błaszczykowski podobno się odrodził, ale nie pojechał. Że Wasyl trzyma obronę Wisły? Też nie pojechał. Kapitanie, nie? No wiesz, no to pasowało wszystko, no ale jedno zwycięstwo w Legnicy na całą, czyli na cały sezon. Wyobraźcie sobie, bo już więcej Zagłębie Sosnowiec na wyjeździe nie zagra w tych 30 kolejkach, prawda? Wypadałoby grać jej ostatnią kolejkę u siebie. Chyba tak terminarz jest ustawiony. Jeszcze 7. Nie, no dobrze, ale mówię w 30. Ale w 30, regularne. Jedno zwycięstwo zaledwie i 3 remisy, tak? Dlatego muszą spać. To nie ma tak, że meczami u siebie. Oni tam nie demolują u siebie wszystkich. Nie, jeszcze nie muszą, ale do no tego... Nie muszą, no ale powinni, no. A ja, mi się wydaje, że spadną. No to będzie tak jak Zawisza był. Meczami wyjazdowymi. No dobrze, to jeszcze jeden meczyk, zanim przejdziemy do kuchennych rewolucji, nie, do stadionowych. Kuchenne lecą w czwartek. I nie tutaj, tylko na innym kanale. Pogoń Arka. To był mecz, który w pierwszej połowie wydawało się, że będzie jednym z tych spotkań, na które po którym można żałować, że w ogóle Ekstraklasa jest naszym jakimkolwiek zainteresowaniem, ale w drugiej połowie zaczęły tam się dziać niezłe jajca. No i tak, przede wszystkim. Z tego co pamiętam, nie tylko my, ale inne programy zajmujące się Ekstraklasą, wszyscy zgodnie w tej rundzie chwalili Pogoń Szczecin, trenera Runiaicia, że to fajny projekt, że grają fajną ofensywną piłkę, że punktują, że podniesie się z kryzysu, że fajnie będzie ich oglądać w pierwszej ósemce. A na ten moment sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli Pogoń przegra w Warszawie w następnej kolejce, co jest bardzo prawdopodobne, a na przykład wygra Wisła Kraków, to Pogoń Szczecin w górnej ósemce nie zobaczymy. Dla mnie to jest osobiście szok. I tutaj możecie się wtrącić. No znaczy, no w pewnym sensie tak, bo byliśmy przyzwyczajeni do jakiegoś poziomu gry, dobrego poziomu gry przez Pogoń Szczecin. I w ostatnich kilku meczach ta forma troszkę poszła jakby w dół. Potracili punktów u siebie również, co im się wcześniej nie bardzo przytrafiało. No i tego konsekwencje mogą być naprawdę duże, ciężkie, ale to też wiąże się z tym pierwszym kryzysem, który był jesienią już, gdzie tych punktów Pogoń nie miała praktycznie. I teraz jednak przy tym odrabianiu gdzieś może wpadli w dołek fizyczny, nie wiem jak to wygląda. Ale miejmy nadzieję, że Pogoń się odrodzi. Ja też mi się wydaje, że to cały czas wypada ich chwalić za styl budowania drużyny, za pracę trenera Runiaicia. Po prostu zaczęli słabo, zaczęli od dołku, potem z tego dołku wyszli i teraz znowu mają kryzys. Podejrzewam, że znów chwilowy. Natomiast
nie oceniamy tego chyba tylko w kontekście tego jednego sezonu, bo jeśli to ma być długofalowa praca trenera, skoro przedłużono z nim kontrakt, skoro buduje się tam stadion, no to może jak poczekamy jeszcze nawet na następny sezon i wtedy już będzie spokojniejsze wejście, no to będzie im się grało dużo łatwiej. No tak, ale nie załapać się jednak do takiej ósemki. Wiadomo, że głupio. No. Może nie, że wstyd, ale no coś jest mocno chyba nie tak. To jest... W ogóle ostatnia seria Pogoni wygląda no, niezbyt imponująco. W 5 ostatnich spotkaniach remis, u siebie z Arką porażka, na wyjeździe z Lechem remis, u siebie z Jagiellonią, zwycięstwo na wyjeździe z Wisłą Płock, ale tam każdy wygrywa. Porażka 3-0 u siebie z Zagłębiem Lubin. Tak się zaczęła ta zła forma od momentu, gdy ogłoszono przebudowę stadionu. To był ten mecz kontrakt trenera. Tak, tak. I to był ten mecz z Zagłębiem Lubin. To był ten mecz z Zagłębiem Lubin. No, no, tym bardziej, że no, musiał się wkraść jakiś kryzys formy i ogólnie dyspozycji zawodników Pogoni Szczecin. Patrząc na to, że u siebie nie jesteś w stanie wygrać meczu ani z Jagiellonią, ani z Arką, czyli z najgorszymi drużynami tego roku. Tak. Piłkarsko. Bo polskie zespoły nie potrafią grać na nowych stadionach, no, które się buduje, a oni z nimi nie potrafią grać na budowanym. Na budowanym. Na tym, co się rozbiera. Tak. Aha, i też, no właśnie, bo może za duży hałas jest, wiesz, w trakcie meczu i jak tam coś tego. Ktoś wiertarką nie słyszy. No, nie możesz się skoncentrować. Ale to goście mają ale nasze stopery. Drużyny nas przyzwyczaiły do tego, że nie są w stanie utrzymać formy przez sezon. Tak. Tutaj też, przez sezon, przez tutaj, 10 spotkań. No, tak, tutaj, no ale okej, no mówię tak oceniając, powiedzmy już od jesieni. To jest ta kwestia, że akurat chyba w przypadku Pogoni Szczecin z tego względu właśnie, że jest jeszcze ten stadion w przebudowie, w budowie, teraz w rozbiórce, prawda, tam nie można wpuścić jakiejś części kibiców, to czy oni zagrają sobie w pierwszej ósemce, czy oni zagrają sobie w tej drugiej i tak się utrzymali, nie ściągną więcej kibiców, bo więcej nie mogą wpuścić. Tak, ograniczenie czyli, jest tam 600. Bo jest ograniczenie do 4 i to chyba tak, coś takiego, nie? Także oni nie mogą więcej wpuścić, to czy oni będą grali w tej grupie, czy w tej grupie, to pewnie i tak patrząc na Pogoń Szczecin, to przejdą, tak? To ci kibice przyjdą, no, więcej ich nie wpuścisz. Ewentualnie mogli powalczyć o czwarte miejsce, które przy splocie wydarzeń mogłoby dawać europejskie puchary. No, tylko, tak, że potem znowu masz europejskie puchary i nie masz gdzie grać. No, tak, musisz się wyprowadzić gdzieś. No, no, bo to, i ale to do Gdańska. No, więc organizujesz, nie. Gdzie masz grać, a po pierwszej będzie eliminacyjnie i tak odpadasz. I się no, nie wiem, no, szczerze powiedziawszy, to według mnie no, nawet Pogoń, jakbym sobie wyobraził, że Pogoń może być w tej pierwszej czwórce i nagle gdzieś tam daje to kwalifikację, no to Pogoń Szczecin tak naprawdę, żeby zagrać w tych pucharach, to chyba najlepiej gdzieś poszukać w Niemczech stadionu. No tak, najbliżej. Najbliżej. No wyobraź sobie, no gdzie możesz znaleźć bliżej niż nie w Niemczech? W Niemczech. No właśnie. Albo w Stargardzie szczecińskim. Nie, stadionem. Nie ma szczecińskiego, już jest Stargard, przypominam. No to a, faktycznie. No widzisz, od ale tak. Ale szczeciński też... jest paprykarz. Paprykarz został szczeciński, tak. Ale tak, ale... ale a... Muszę zakupić dzisiaj. O. Już nie kupisz, bo dzisiaj jest niedziela. Nie a, jutro sobie kupię paprykarz. Kupę? Kupię sobie paprykarz jutro, ale nie wszyscy myślą o tym. Przepraszam, ci przerwałem. Nie, nie makaj grać. Tak, i w Stargardzie też nie można, także no nie. No, no do Gdańska. Słuchajcie. Jest kryzys formy, to nie ulega wątpliwości. Tak. 3 stracone bramki z Arką Gdynia, która... No dobrze, ja rozumiem. Arka strzeliła 3 gole, bo wyrzucili trenera. I zatrudnili nowego. Nie udało im się wygrać, tak jak to udało się Legii Lechowi po zwolnieniu swoich szkoleniowców. Poczekamy jutro na Wisłę Płock. Tym się nie udało, ale strzelili 3 gole. Ale meczu nie wygrali. Grzegorz Witt zrobił robotę. Tam jest trener Wakat. Ale zobacz, Jankowskiego odbudował. Socha wszedł i... No a propos tej Arki, nie mówię, że to jest jakieś, nie wiadomo jakie osiągnięcie, ale w dwóch ostatnich meczach Arka zdobyła 2 punkty. Ja. A w poprzednich, zgadnijcie ile zero. Spotkań potrzebowali, żeby 2 punkty zdobyć za kadencji jeszcze Smug. 9. Nie wiem, ale... 8. 8. Ale... 8 spotkań, ale... 2 punkty. Ale jak ich włączę, to ten taki znaczek zielony, że za zwycięstwo, które pokazują, nie ma go dalej. Nie wiem dlaczego. Nie wygrali jeszcze. I nadal to jest absurdalne, bo oni po takiej serii, który to już jest mecz bez zwycięstwa? 12 chyba. 12 w lidze. 12 albo 13. Chyba 12. Ale w lidze czy z pucharem razem? W lidze. No dokładnie. Oni po takiej serii, po tak dramatycznie smutnej serii, nadal w tabeli
są nie tylko przed Zagłębiem Sosnowym. Oni wygrali... Nie tylko przed Wisłą Płock. Oni są jeszcze przed Górnikiem Zabrze na ten moment. To jest najlepsze. 13. miejsce drużyna, która nie wygrała spotkania od... Ja wam to zaraz policzę, bo to jest niewiarygodne. Z Górnikiem Zabrze w grudniu. 4-1. Z Wisłą Kraków, sorry. 4-1 z Wisłą Kraków. Klasa nie polega na wygrywaniu. Boże święty, przecież to jest jakieś nieporozumienie. Uważaj, bo tam ci się komputer ten... Znaczy skończy ci się cała strona. Przecież to jest taki znaczków... Na drugą kartę trzeba przejść. No nie, to się w głowie nie mieści. Ale no, Arka utrzymuje się na powierzchni tylko dzięki słabości pozostałych drużyn. Chociaż taka Wisła Płock, no to przynajmniej w ostatnich 5 spotkaniach wygrała. Tak samo Górnik, tak samo Zagłębie Sosnowiec. Zagłębie Sosnowiec nawet 2 razy. Tak samo Miedź Legnica też nawet 2 razy. A w Gdyni... I nie muszą postanowiono nie wygrywać. I nie spadną. I nie spadną. I to, będzie, to byłby kabaret, nie? Jak oni tak by do końca sezonu nic nie wygrali i nie spadną. No, lepiej, żeby nie sprawdzali tego. No w sumie na tych samych remisach mogą się dokulać, no bo jak oni zremisują 3 mecze z 5, a Zagłębie Sosnowiec jedno wygra, ale 4 razy dostanie w mordę, no to tyle samo punktów ostatecznie będą mieli. Kto wie, Arko, zrób to. Jak już i tak nic ciekawego w tym sezonie nie prezentujesz, to spróbuj się utrzymać, nie wygrywając meczu do końca sezonu. Wtedy możemy się założyć o coś, że coś zrobimy. Zaśpiewamy Arkowcy w studiu Ligi Minus. Ja się rozbiorę do Aga. Tego nikt nie chce, Wojtek. Ja to wiem. Już było w telefonie. Wojtek, co ty masz? Ja się osobiście leczę, naprawdę. Nie no, chałupy, to byłby, nie no, to byłby hit, nie? Nie moje rozebranie. A myślałem, że... Tylko hit byłby, jakby Arka Gdynia się utrzymała w lidze, nie wygrywając meczu do końca sezonu. No, ta skromność. To byłby hit. Nie, to ja nawet sobie... Chciałbym to wyobrazić. Ja sobie to wyobrażam. Ja sobie nie chcę tego wyobrażać. Proszę. Ale nie, Dobra, już się nie będę rozbierał, tylko mówię, że jakby Arka Gdynia, nie wygrywając meczu, się utrzymała. Ale obiecujesz. Obiecuję. No to nie, to mówię, ja przynajmniej obiecuję, że zaśpiewam taką piosenkę, co śpiewają przed meczem. Arkowcy, Arkowcy. I dalej teraz nie zaśpiewam. Musicie dopiero utrzymać się bez zwycięstwa. Nawet zaśpiewam to grając na cymbałach. Nie wiem skąd je wezmę, ale... Ja mogę przyjść. Załatwię. Gotowi jesteśmy. Żart sprzed tygodnia. Dobrze, co do tego spotkania. Chodzą głosy, że Jan Urban się dogadywał. Samuel już zdementował, czyli kwestii... to Jan Urban. I przejęcia tego zespołu, ale zostało to zdementowane, została ta informacja przez bardzo wpływowego, opiniotwórczego i nigdy nie mylącego się dziennikarza Samuela Szczygielskiego, który napisał, że Jan Urban ma inne plany na swoją przyszłość. Nie dziwię się, bo szczerze powiedziawszy, branie w tym momencie Arki, no Jan Urban nie wydaje się być trenerem zdesperowanym. Znaczy się, on jest zabezpieczony chyba finansowo, on nie musi, on może. A branie w tym momencie Arki wiąże się z bardzo dużym ryzykiem spieprzenia się z tą Arką z ligi, tak jak zrobił teraz trener Rożyński, który chyba już był po prostu zbyt głodny czekania, no bo ile on już nie miał pracy? No już... Prawie rok. Prawie rok. A pamiętajmy też, że nie pracował też w takich klubach jak Janek. Nie grał w takich klubach jak piłka jak Janek, więc Janek jest zabezpieczony. Wydaje mi się, że ta Wisła Płock jednak trochę ma większy potencjał kadrowy. Jeśli tam ktoś wejdzie i zrobi porządek, to tam się jeszcze da utrzymać. A w tej Arce na ten moment... Nie wiem, Kolew, jedna bramka w sezonie. No dziś im się trochę upiekło, ale też mam wrażenie, że Fojut po powrocie stracił, nie wiem, 40% swojej mocy. No, już w Poznaniu to było. No starszy zjazd. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić. Tak, to widać było potem po jego zachowaniu nawet, jaki załamany się. Bo naprawdę. No a tak tu trochę Kostar Runajcz jakby odszedł od swoich decyzji, bo zmienił de facto decyzję. Powrót do zdrowia Fojuta oznaczał od razu jego wejście do zespołu. No i być może to też się wiązać z tym, że tak mało punktowała. Kosiu, też problem Pogoni jest taki, że no mieli Fojuta i Malca i tak naprawdę gdyby tam któryś z nich dostał kontuzji, no to tak patrzę na ławkę rezerwowych, Beniamina, nie jest to obrońca, Bursztyn, nie jest to obrońca, Delew, no ale drugi, nie jest to środkowy obrońca, Hostika również obrońcą nie jest, Izumisawa również nie należy do stoperów, Kowalczyk Sebastian raczej skrzydłowy, no i zostaje jeszcze Stec, który jak już gra, to na boku obrony i przeważnie słabo. Ale który polski klub ma cztery? No dobra, ale oni nie mieli nawet ani jednego na ławce, więc
więc troszkę chyba w Pogoni zrobił się problem, bo gdy w poprzedniej rundzie, kiedy była para środkowych obrońców, wtedy, gdy Pogoń tak żarło, Walukiewicz oraz kolega Dwali, to mówiliśmy, że jest to jedna z lepszych par stoperów na tamten moment, a teraz Malec i Fojut. No Malec Walukiewiczem jeszcze nie jest, myślę, że nie będzie. Fojut już nie jest Fojutem. Także nie wiem, czy nie zdiagnozowałem problemu Pogoni Szczecin. Poproszę fakturę wystawię na... Czyli, na mnie. Czyli... Tak, na to, czy... twoją firmę i ty mi będziesz... Czyli wytłumaczyłeś mi ten wysoki wynik na korzyść Legii w przypadku następnej kolejki Pogoni Szczecin. No, poza tym Pogoń przeważnie dostaje na Legii w ryj. No, jeszcze do tego właśnie przedstawiłeś mi fakty, które się potwierdzą w sobotę o 18 przy Łazienkowskiej. W trakcie... Sorry, Pawełku. Ale proszę bardzo, to znowu będzie Liga Minus po meczu Legii. Tak. Po wszystkim. Ale to jest spisek. To jest, trzeba napisać do UEFA chyba, czy coś tu muszą zrobić. Takim pozytywnym, jeśli chodzi o Pogoń, aspektem tego spotkania, czymś, co mogło rozweselić serca polskich kibiców, kibiców Ekstraklasy, był z pewnością gol Michała Żyry, bo to jest człowiek, zawodnik po dość dużych turbulencjach. No i miał pecha, nie potrafił za bardzo, kilka razy próbował wrócić po tej dość ciężkiej kontuzji na boisko. Nie były to powroty udane, teraz w końcu bramkę strzelił, także brawo Michale, strzelaj więcej. No, z jednej strony strzelaj więcej, a z drugiej nawet jakbyś mniej strzelał, to przynajmniej nie łap tyle kontuzji, tak, co jakiś... Zdrowia życzymy. Tak. Zdrowie jest ważniejsze, jak będzie zdrowie, bo jak się znowu gdzieś za dwa tygodnie strzeli teraz bramkę w następnej ewentualnie kolejce, czy jeszcze, a później się znowu rozsypie na kilka miesięcy, to są naprawdę ciężkie powroty. On już naprawdę troszeczkę ma w plecy, jeżeli chodzi o przerwę w uprawianiu tej dyscypliny sportu, jeżeli chodzi o boisko, tak, o grę w piłkę i to... No to jest widoczne. To, że sobie strzeli bramkę w polskiej ekstraklasie, umówmy się, to każdy może strzelić. To nie jest jakiś... Nawet Krzywicki kiedyś w jednym meczu dwie strzelił chyba nawet, więc... No. I Klimana nawet. No, i życzę mu, żeby grał cały czas na dziewiątce, bo tam jest moim zdaniem lepszy niż na skrzydle. Kto? Żyro. No ale lepszy jest Buchsa na razie. Ale Żyro jest trochę szybszy. No, ale dobrze, że wiesz, no zawsze ale to tak, podobni są tak, z budowy. Tak, ale taka bramka zawsze mu może pomóc, troszeczkę tak w głowie nawet, nie? Da się, no to może, nie wiem, może ta psychika tego chłopaka też pozwoli mu na to, żeby gdzieś się poczuć silniejszym. No ale właśnie, tylko żeby nie było tak, że jak zagra ze 3-4 kolejne spotkania, nagle mięśnie zaczynają to się właśnie, dać. Bo to właśnie, jest. Tak, euforia ci niesie, bo idzie, bo a zdrowie, fajnie, a zdrowie a nie pozwala. Dwugięka czaskają, nie? Tak, bo to jednak długa. Ale musi się w ogóle pewnie z tyłu głowy mu to siedzi, bo strach przed każdym jak walką. Jak masz takie mechaniczne urazy, niezwiązane z walką bezpośrednią, z przeciwnikiem, no to daje dużo do myślenia. Tak? Tym bardziej, że to jest jeszcze dalej, dajmy na to, młody chłopak. To nie jest to nie jest Kuba Błaszczykowski, który miał problemy z dojściem, z grywaniem, później kluby na niego nie stawiały i nie wypuszczały go aż do momentu do przyjścia do Wisły Kraków, tak? No Michał Żyro jest zdecydowanie, dopiero zakończył gdzieś tam nie takim niedalekim czasie, ze 3 lata temu, przygodę z reprezentacją młodzieżową, czyli no nie ma wieku Kuby Błaszczykowskiego. On jeszcze w reprezentacji grał, ale mówimy, Michał Żyro ma 25-26 lat, tak? Ja jest chyba w moim wieku. 92, to jest ten rocznik, gdzie Furman i tak dalej? Tak, no bo to była ta reprezentacja. No to jest 92. No to czyli bierzmy pod uwagę, że to jest akurat jeszcze zawodnik taki, który... Pół kariery przed nim. Czyli twierdzisz, że jestem młodziutki jeszcze, mogę zrobić karierę. No, nie możesz. I gdybyś obrodę ogolił, to byłbyś młodziutki, a tak to troszeczkę... Będę miał dokładnie tyle samo ladek akurat. To tak nie działa. Ale po wyglądzie, no przecież sam... A mi zależy na tym, żeby mu to wyglądał. Ja wiem, no przecież... Wiesz, jak głupio bez brody wyglądam? Jakbym miał dwie dupy, to przeproszeniem, jedną w tym miejscu. No dobrze, dziękujemy póki co, znaczy wracamy zaraz do was, ale musimy się w bardzo daleką podróż teraz udać do znanego z tego miasta, że tam jest zawsze najzimniej. To jest taka zagadka do was, nie powiem wam gdzie. Wiecie gdzie jest zawsze najzimniej? Suwałki. Wiemy, bywałem. Każdy z nas oglądał kiedyś prognozę pogody. I zawsze się z nich śmieją wszyscy, że kapitalnie... u nas jest 15, a tam 6. Ale tam kapitalnie karmią.
O. Jest Suwałki Plaza. No jest zimno i jest potrzebny element tłuszczu oraz węglowodanów. Zapraszamy, Stadionowe Rewolucje. Zapraszamy za chwilę. Cześć, siemano. Siemano. Znowu witamy jest wszystkich. Pokaż, pokaż. Jest. Tak, to nie, dzisiaj nie podróbka, dzisiaj jestem original. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w stolicy polskiego zimna, bo jesteśmy w Suwałkach. W Suwałkach, ale jest ciepło, jest słonecznie. Zobaczcie, bociek, bociek leci, dalej żywo dzieci. Kto bociana w lot wyścignie, temu kasza nie ostygnie. Lordzie, ty kaszę chyba lubisz. Kla, kla, kla. Słuchajcie, no ależ chce się wybiec. Czuć wiosnę, czuć to wszystko. Oby na stadionie było czuć grilla. No. Nie mamy już w kieszeniach tego, co mieliśmy? Nie, już. Okej, dobra. Jesteśmy w mieście, które od zawsze jest stolicą polskiego zimna i chłodu. No i widzimy stylistykę. Widzimy, że śnieżki, tak? Mimo, że wiosna. Jesteśmy również w stolicy polskiego badmintona. Tutaj właśnie jest najlepszy klub badmintonowy w Polsce i stąd pochodzi 3/4 wszystkich reprezentantów Polski właśnie w tej dyscyplinie. Pa. Smells good, to po angielsku, czuć grilla, więc mamy gwarancję, że Gienta będzie z grilla. Odległości między trybunami a punktem gastronomicznym są olbrzymie, dlatego właśnie przystępujemy do konsumpcji. Weźmiemy kiełbasę i hot dogi, czyli to, co jest tutaj. Warto zwrócić uwagę, że kiełbasa tutaj osiągnęła bardzo dobrą cenę. Bardzo dobrą cenę. Jeden hot dog. Coca-Cola dla kosza. Czy będzie pani miała ze stówki? Dwa keczupy, średni i ostry. Spróbujemy. Iść nam się chce? Chili. Czyli bez sosu? Jest keczup. Dzisiaj za mało kofeiny, wypiłem tylko 3 kawy. Wielkość do ceny. Korelacja jest na pewno pozytywna. Bułeczka. Świeża. Jest piec. Bez testowania stwierdzam chyba, że ta kiełbasa jest pozytywna. Uwaga. Troszkę musztardki jeszcze. O kurde, hot dog spier. Musztarda z gatunku musztard czeskich, czyli połączenie ostro słodkiego. Co to jest? Co to jest? To jest prawdopodobnie przyprawa, słuchajcie. Podoba nam się tutaj Suwałka. Tak jest. Może my tu zamieszkamy w ogóle. Wyznacznikiem tego, czy smakowało, czy jedzenie jest dobre, są talerze. Dlaczego? Wszystko zjedzone, słuchajcie. Nie wymyślać na nowo cateringu na stadionach, tylko postawił na rozwiązania proste, niczym globus do 4. klasy, czyli kiełba od dobrego masaża. Zgadza się. Zdecydowanie z happy endem. Niewątpliwym plusem naszej dzisiejszej wizyty w Suwałkach jest to, że zjedliśmy dobrze, ale też nie zapłaciliśmy jakoś ogromnej kwoty pieniędzy. I za wszystko zapłaciliśmy 33 zł, więc porównując to do Stadionu Narodowego... Loża prasowa na poziomie i możemy sobie patrzeć, co tam pan Wojciech Krztoń z Olsztyna wyprawia na murawie. Tak, i podoba mi się to, że jest to pierwszy stadion, na którym jesteśmy, z widokiem na cmentarz. Ready, steady, go! Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po testowaniu cateringu w Suwałkach. Co jest fajne, pomimo tak małego klubu, o tak małym stadionie, nikt tutaj nie stara się tego cateringu wymyślać na nowo. Proste rozwiązania, jak żarty, są najlepsze. I... No żart jak żart, no. Nie rozbawił. Chujowy wiem. Był pieprz, były zioła. Musztarda. Musztarda kapitalna. Kapitalna. Nie było świeżych warzyw, nie było pikli. Obsługa. Panie w rękawiczkach. A nie nam chciały pomóc, chciały nam... Podać. Węgiel. Sosy. Rywalizują ze sobą w tabeli drużyny Wigier Suwałki i Stomilu Olsztyn, a na mecz o życie dla drużyny Wigier przyjeżdża pan sędzia Krztoń z Olsztyna. Dać każdego, z Krosna, z Jasła. Ale nie z Olsztyna, bo tam jest punkt na punkt, także no nie robi się tego, bo potem przyjeżdżamy i kibice pierwsze co mówią, a dlaczego jest sędzia z Olsztyna? No właśnie.
Jesteśmy na fajnie. Jedziemy teraz zwiedzać miejsce, które nazywa się Browar Północny. Ty chamie! To jest live. Atmosfera pracy przede wszystkim. Zaczynamy? Tak. Cześć Piotr. Cześć. Fajny chłopak z ciebie, fajną masz katankę. A, dziękuję, dziękuję. Kurde. Byliśmy w Suwałkach. Było pięknie, słonecznie, wiosna. Muszę się kawy napić, bo jakiś kurwa Stadion jest bardzo malowniczo położony, nad fajnym zalewem, tak, gdzie można wędkować. Na górze jest restauracja. Wariaciki sobie tam na jakichś żaglóweczkach śmigają. Przejdźmy do ocen. Pierwsza z naszych kategorii, tradycyjnie jest to oczywiście smak. No i powiem szczerze, mi to bardzo smakowało. Zarówno hot dog, jak i kiełbaska. Pierwsza z kategorii smak, 5. Ode mnie 5, naprawdę nie mam zastrzeżeń. Było to dobre i smaczne. Dlatego ode mnie 4. Jakby było zachwycające, byłaby 5, ale... Moi drodzy, jeżeli chodzi o wielkość, no tutaj jest jeszcze pole do popisu, tutaj jest... Znaczy pole do popisu, żeby mieć tą 5, tak? Tak. Ale ode mnie 4. Naprawdę 4. To cena 5, ode mnie 5, no bo... Nie może być inaczej. Kawał jętej za 6 zł, no to po prostu można... Powiem wam tak, wąsu kupił 4 do domu. 5 ode mnie za obsługę. Tak. Te panie były przemiłe. Pytały się, donosiły nam jedzenie. Tak. No widziałem, że jesteśmy spragnieni. Nie daliśmy rady wszystkiego naraz. Tak, były oczywiście też sosy, które można było sobie samemu nałożyć. Pełna higiena, panie w rękawiczkach, tak. Także no tutaj ode mnie też 5 za obsługę. No i przemiło uśmiechnięte. Wyglądało to dobrze, nie bardzo dobrze, gdyż no, tak jak mówiliśmy, nie było jarmużu ani elementu zielonego. Tak, ten hot dog też, jeżeli chodzi o wygląd, tutaj można coś dodać. Ale takie silne 4. 4. 4 jak najbardziej tutaj ode mnie również. 45 wąsów na 50 możliwych. 45, słuchajcie, jeżeli będzie taka sposobność, pojedźcie do Suwałk, sprawdźcie ten obiekt, malowniczo położony i musicie wtedy coś zjeść, bo woda, ty jesteś wędkarzem, woda potęguje wrażenie głodu. Jest to poziom zbliżony do naszych wizyt, które odbyliśmy w Łodzi. Zarówno Widzew, jak i ŁKS miały podobną punktację, zatem jest to czołówka. Pozdrawiamy was serdecznie, dawajcie lajki w górę, oglądajcie nasze stadionowe rewolucje, bo być może do was przyjedziemy w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się ciepło i słuchajcie radia Weszło FM. Cześć. Kiełbasy w górę. Jesteśmy z powrotem. Mamy specjalny punkt programu dziś. Postanowiłem was zaskoczyć. Otóż nasi szanowni goście, eksperci, mejweni, czy jak to tam sobie chcemy nazywać, zostali dziś przeze mnie poproszeni o zabawienie się w proroków. Każdy z panów tutaj dostał na zadanie wytypowanie tego, jak będzie wyglądała tabela Ekstraklasy po 37 kolejce. I my sobie po tej 37 kolejce sprawdzimy, kto miał najwięcej trafień. Ja też sobie wytypowałem. Możecie też typować na czacie, chociaż to będzie dużo pisania, więc nie wiem, czy się opłaca, ale oczywiście zapraszamy do wspólnej zabawy. Zaczniemy od Pawła, bo jest najmłodszy. I dodajmy, że to było jeszcze przed meczem Górnika z Legią. Najmniej trafię. To było jeszcze przed meczem Górnika z Legią, więc weźcie to pod uwagę. Od tego meczu też mogło wiele zależeć. Poprosimy o 11 Pawła. 16. 16 znaczy się Pawła. I może jakieś dwa słowa komentarza, dlaczego nie widzisz na przykład Jagiellonii w pierwszej ósemce? Dlaczego widzisz Górnik Zabrze tak wysoko? To dlaczego może, widzisz? Może zacznę od pierwszego i drugiego miejsca. No tutaj mogłem rzucić monetą i rzuciłem monetą i wyszła mi reszka, więc postawiłem na Lechię. Cóż można innego dodać? Jagiellonii nie widzę, ponieważ widziałem... Kłamie. Co kłamie? Nie mam monety? Nie ma. Została mi 10-groszówka. I kartą kredytową. Jagiellonii nie widzę, bo widziałem mecz z Sosnowcem, ale Lecha wybrałem tylko dlatego, bo mam mecz u siebie teraz. No i rzuciłem Śląska do spadku. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego. Natomiast to jest tak drużyna bezpłciowa i tak grająca głupią piłkę, że stwierdziłem, że 7 punktów to nie jest jeszcze dużo straty Wisły Płock, a mają mecz bezpośredni i może być taka sensacja, pewnie nie będzie, ale jak trafię, to będę królem, a jak nie trafię, to będę durniem i debilem, a że już jestem, to żadna strata.
I co? Chyba to wszystko. Dziękuję bardzo. To... Kapitalne to było. Tak, nawet mnie kupiłeś z tym. Powiem ci, że na początku ten Śląsk mi się wydawał głupszym pomysłem, no ale faktycznie 7 punktów to nie jest jakaś taka przewaga, że Śląsk może sobie teraz powiedzieć, o, już nie musimy grać. A trochę tak wyglądają, jakby tak myśleli, że już nie muszą grać. Mam wrażenie, że parę sezonów się na tym tak jeździli i może się teraz przyjadą. No to teraz poprosimy wiekowo, czyli moją, drugi od końca. Jestem od Pawła starszy, ale od Andrzeja i Wojtka jeszcze nie. No i co ja wam się tu będę tłumaczył, bo zacząłem brać właśnie pod uwagę to, że Pogoń Szczecin może przegrać w Warszawie, a że Zagłębie Lubin już jest praktycznie pewne ósemki, to może być tak, że Wisła w Lubinie wygra. No i w ten oto sposób Wisła nam się w ósemce znajdzie, a Pogoń Szczecin nie. Później jakoś tak uwierzyłem w to, że no po takim dużym kryzysie musi zacząć przyjść jakieś lepsze granie i lepsze punktowanie Jagiellonii Białystok, dlatego że to ta drużyna u mnie jest na czwartym miejscu. Z tym Lechem na miejscu piątym, no nie wiem czemu w sumie, tak, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć, ale no nie wiem, no może ten Lech coś tam zacznie grać, forma Jóźwiaka, stawianie na Klubsia i jeszcze jakieś tam inne czynniki mogą wpłynąć na to, że to piąte miejsce zostanie osiągnięte. Wisła szósta, no bardzo bym nie chciał tego, żeby Wisła była w drugiej ósemce. Byłoby mi przykro i pewnie w większości postronnych widzów też byłoby przykro, bo Wisła gra najciekawszą, najbardziej atrakcyjną dla oka piłkę w lidze. Krakowie dałem tak nisko, no bo może jak teraz im dobrze idzie, to może w rundzie finałowej przyjdzie jakaś zadyszka. Dobrze wiemy, że trener Probierz nie bardzo lubi grać w tym Pucharze Maja, jak to kiedyś określił, tak? Tak, tak, chyba tak. Kiedyś pogratulował swojej drużynie. Na Zagłębie Lubin mam wrażenie, że jak już wejdzie do tej ósemki, to sobie pomyślą, no to koniec sezonu, gitara, piąteczki sobie wszyscy zbiją i może jeszcze więcej młodzieży się pokaże w tej drużynie. Co do spadku, to wietrzę tutaj małą sensację, to znaczy na przekór dałem Zagłębie Sosnowiec, że może się jednak uda im utrzymać. Wisła Płock, która mi się kojarzy z takim Zagłębiem Lubin z pewnego sezonu, już nie wiem ile było to sezonów temu, że wszystkim się wydawało, że nie spadnie, a na końcu Zagłębie spadło z ligi. I też właśnie wtedy mieli nowego trenera Stokowca i ten trener Stokowiec tam został. W pierwszej lidze spokojnie Zagłębie awansował i później zrobił całkiem niezły wynik w Ekstraklasie. Może tak samo będzie z trenerem Łajzyńskim. Znaczy nie życzę mu spadku, ale no. Dobrze. No poprosimy teraz. Wojtek jest młodszy od Andrzeja, więc teraz Wojtka. 16. No i mówiłem, że to było jeszcze przed meczem, ale spodziewałem się zwycięstwa Legii w Zabrzu. I spodziewam się poślizgu Lechii Gdańsk w tej rundzie finałowej. Nie wiem, czy wiadomo, że to jeszcze jest 8 kolejek, ale coś tak mam przeczucie, że to Lechia powtórzy te wyczyny Lecha i Jagiellonii z ostatnich lat. I Lechi też w sumie. No i Lechi też tak w sumie swój tak. No to Spadkowicz, Spadkowicz jeden, to nie mogłem zmienić ostatniego miejsca, tak? No bo co by nie brać pod uwagę. Korony Kielce nie biorę też do ósemki. Wisła Kraków, ty mówisz, dałeś ich, ale według mnie nie wygra w Lubinie. Lubin... Ten punkcik z Wisłą Kraków daje mu też tą taką możliwość, gdzie utrzyma się i spokojnie zostaje w ósemce. Pamiętajmy, że zdarzy się Lech z Jagiellonią, także Wisła zostanie chyba poza tym ósmym miejscem. Przynajmniej tak to widzę w ostatnim. Czy Zagłębie już jest w ósemce, wiesz, Lubin? No tak, ale wiesz, no, już jest w ósemce, ale czy to tak... No, bo korona musi wygrać, żeby była. Musi wygrać, mi się wydaje, że nie. A nie, nie jest jeszcze w ósemce, przepraszam. Tak. Powiedziałem głupotę, jeszcze nie no, tam jest. No tak, tam jest jeszcze... Ale ja brałem pod uwagę, że tam Wisła nie wygra w Lubinie, a tak dalej. Zostaje przy tych trzech drużynach. No ta Pogoń według mnie, nie wiem jak ona będzie w rundzie finałowej wyglądać. Może troszeczkę przeszacowałem. I tą Pogoń tak wrzuciłem, że spodziewałem się, że jednak parę wpadek, ale teraz przy tej obronie, czy ewentualnie tym, to może się okazać, że ta Pogoń tak niekoniecznie skończy na piątym miejscu. Tutaj no, ja utrzymuję jednak i tą Arkę Gdynia jakoś tak, no nie wiem, no, trzeba coś wygrać, no nie wiem. Jeżeli Wisła Płock, jeżeli tutaj odpali z nowym trenerem. A jest taka szansa. Jest szansa, no to tym bardziej, że kadrowo nie wygląda to
aż tak dramatycznie, jeżeli chodzi o Płoczan, no to tutaj Wisła spokojnie powinna, znaczy może spokojnie, niespokojnie, ale się utrzymać. Dobrze, dziękuję Wojtku. No i została jeszcze szesnastka Andrzeja. No ja bym nie chciał, żebyście traktowali wszyscy to jako koncert życzeń, bo nie są moje życzenia. Nie, to nikomu nie życzę spadku, czy tam powiedzmy nieskutecznej pogoni za liderem, ale generalnie uważam, że Lechia nie da się dogonić Legii. No Piast, wiadomo, to już jest spokojne. U mnie też wysoko Jagiellonia, też uważam, że w końcu musi zacząć grać na choćby w zbliżeniu do tego, na co ją stać. Wisła Kraków uważam właśnie, że wygra w Lubinie i wypchnie Zagłębie na 9. miejsce. Lech, no to jest marka jednak, która, i co Wojtek chyba powiedział, gra mecz u siebie. To jest marka, która absolutnie nie wypada być jej poza pierwszą ósemką. No i takie te drużyny środka, powiedzmy jak Korona, Miedź Legnica, Śląsk Wrocław. No właśnie myślę, że to, że już znalazł trenera prezes Kruszewski, czyli Wisła Płock, pomoże uratować drużynę z Mazowsza od spadku. Natomiast uważam, że już Zagłębie jest w tym momencie po wczorajszej porażce z Jagiellonią. Uważam, że już nie ma szans na utrzymanie się. No i Arka Gdynia, z tego co prezentuje ostatnio, po prostu nie wygląda najlepiej i wydaje mi się, że ta drużyna będzie drugim spadkowiczem. Dziękuję Andrzeju, tobie również. Tak więc tak wyglądają nasze typy. Wiadomo, typować można wszystko, a co z tego wychodzi, to weryfikuje życie. Lechia Gdańsk, Lech Poznań. Zwycięstwo lidera 1-0 w meczu, w którym dla odmiany nie było tak, że Lechia to zwycięstwo wymęczyła, bo Lechia była w tym meczu zespołem zwyczajnie lepszym, przynajmniej moim zdaniem. No i ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, tydzień temu pośmialiśmy się trochę z Augustyna. Andrzejowi wyszedł całkiem zabawny żart. Zapytałem Pawła, co by powiedział, gdybym powiedział mu przed meczem, że wynik otworzy Augustyn strzałem praktycznie z voleja przez pola karnego. Andrzej dodał, że byłoby to trafienie z padem obójcze. No i Augustyn postanowił sobie z nas zakpić, bo przebił chyba jeszcze swój ostatni występek i tym razem postanowił zaliczyć asystę z przewrotki. Czy macie jakieś pomysły, czym zaskoczy nas Augustyn w kolejnej kolejce? Znaczy ja w ogóle mam pytanie do Błażeja, jak tam ze zdrowiem, czy kości całe. No, trochę niezgrabna była ta przewrotka, trzeba powiedzieć, ale skuteczna. Tak, to jest najważniejsze. Tak już wiesz. Czy on raczej, umówmy się, nie planował asysty chyba tym. Jakbyśmy się zapytali Hugo Sancheza, czy to była przewrotka, powiedziałby, plecy już dotykały murawy. Nie dotykały. No, prawie. Mi się kojarzy ta asysta z meczem Wisła Beitar. Słuchajcie, no, z jednej strony no, asysta bardzo ważna i bardzo ważne trzy punkty, a z drugiej strony jak każdy sobie przypomni ten mecz, fakt faktem, że Lechia była drużyną lepszą. Jeden celny strzał w tym spotkaniu padł na bramkę. Jeden celny, jedna bramka w wykonaniu 20 kilku piłkarzy na boisku, tych z pierwszego składu i tych z ławki rezerwowych. Jeden, dosłownie jeden. No i pamiętajmy, że... Celny strzał na bramkę przez 90 kilka minut, no jaki skandal. W wielu meczach pamiętajmy, że Lechia nie była zespołem lepszym, a punktowała. Bo choćby z Pogonią, z Piastem Gliwice, a tutaj trafiła na bardzo słabego Lecha. I była no, tylko jedną bramkę lepsza. Ale to Lechia tak gra. No, bardzo słabego Lecha, tak, który tak, w poprzedniej kolejce wygrał przekonująco. A wcześniej wygrał z Legią. Woleli dmuchać na zimne, wydawało mi się, piłkarze Lechi, żeby nie zajść jakiejś głupiej wpadki z drużyną, która jest absolutnie potworą. Też trzeba pamiętać, że Lechia gra w środę mecz pucharowy. Nie było nawet sensu dociskać tego Lecha cały czas. Flawio nie wyszedł w pierwszym składzie. Nie wyszedł Flawio, nie wyszedł Łukasik. Grał w Lipski i Sobiech, który zresztą się przełamał. To ciekawe, Pawełku, czyli rozumiem, że oni się boją pierwszoligowca,
który za chwileczkę będzie ekstraklasowcem. Chodzi o to, czy się mecz o mistrzostwo Polski. Są powody, żeby się ich bać, bo no, zlali już. Są, ale z drugiej strony są też powody, by obawiać się Legii, która z tyłu jest w tabeli. Po pierwsze, tak jak ci powiedział Mietek, oni już ugrali Lecha i Legię. Po drugie, Lechia jak zagrała teraz 3 mecze w tygodniu. A po trzecie Safin to powiedział, że to jest już ekstraklasowy, tak. Znajomy drużyna pierwszego. I wypada, i po prostu wypada do pochwalić Lechię. No, miała maraton 3 meczów i nie straciła żadnej bramki, a zarobiła 7 punktów. A sami mówiliśmy, że ta kolora może być przykrutkawa, tak, w tej końcówce. Nie, oczywiście, że nadal jeszcze może być. Na pewno wymaga. Oczywiście zgadza się z tym. Ale tu Pawełku z maratonem, to ten maraton przeżyli wszyscy ekstraklasowcy. 16 drużyn grało 3 mecze w ciągu. No tak, ale to Lechia ma mieć krótką kadrę. I ma kołdry. No ma, i ma, ale na razie sobie z tym radzi. Nie stracić bramki, 7 punktów, to jest dobry wynik. Oczywiście. Po raz kolejny maraton pucharowy. Radzi sobie. Zobaczymy. Się. Nie, oczywiście, no, trzeba chwalić, że wytrzymują to cały czas gonitwa Legii Warszawa. Także że i oni cały czas, o właśnie, wychodzą jeszcze przed Legią, tak? Oni już wiedzą, że muszą wygrać, bo Legia gra po nich, tak. No, będzie znała ich wynik. I gdzieś. I tutaj zaklepali sobie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej. No chyba, że przegrają 5 albo 4-0, Legia wygra 4-0, tak. I no tam jest jeszcze kosmici najadą na no i kosmici, tak, no, ale nie, wiemy, że to się nie wydarzy, bo ani Lechia, ani przegra 4, ani Legionie. No nie, tutaj Sierbiu bramek to nikt nie odrobi w polskiej lidze chyba na tym. No to, no to są takie wyższe wyniki, no ale to trzeba brać pod uwagę, że bardzo małe szanse są na coś takiego i nie, trzeba chwalić, tylko że później zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej w tej rundzie finałowej, tak. Musimy tylko sprostować jedną rzecz, tam słusznie ludzie piszą na czacie. Zagłębie Lubin jest już w 8, a to z tego powodu, że Jagiellonia ma teraz bezpośredni mecz z Lechem. I nie ma szans, żeby Zagłębie zostało wyprzedzone i przez Jagiellonię, i przez Pogoń, i przez Lecha, i przez Wisłę. Czyli ktoś jest już z tyłu w typach? Tak, to aha, nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Trzeba było wziąć pod uwagę się w tabelę i kolejność meczów. Tak, Zagłębie tak, jest, ma tyle samo punktów co Jagiellonia. A ktoś komuś musi zabrać punkty z tak. Przez ten bezpośredni mecz Jagiellonii z Lechem. Także dzięki za czujność. Myśmy to robili tak na prędce, nie sprawdzaliśmy bezpośrednich wyników, nie? No bo tak patrząc w tabelę. Tak, no ja nie mówię o tych waszych tych, bo tam mogliście sobie napisać cokolwiek. Chodzi mi o to, że w trakcie programu nie daliśmy znać. Słuchaj, no Zagłębie Lubin pewnie z Jagiellonią ma lepszy bilans bramk meczów, no bo wygrał na wyjeździe chyba ze 4, czyli nie mógł przegrać z Jagiellonią, więc nie wiem jak ma. Ale chyba wszyscy daliśmy Zagłębie w 8, z tego co pamiętam. Ja nie. Nie? Nie. Nie wiem jak z Lechem jest. Nie dałem. Niepokorny Andrzej dał 9 za Zagłębie. Jeszcze różnie może być. Jeszcze odejść jakiś punkt. Wiemy, co może zdać. Wracając do meczu. Przełamanie Sobiecha, trzeba podkreślić. Lech i z Lechem, tak, pokrytykowaliśmy trochę Sobiecha, no to się ten Sobiech przełamał, no i w bardzo ważnym dla Lechi momencie, bo dostał zaufanie w tym meczu od trenera Stokowca. Trener Stokowiec tak jakby mu pokazał Sobiechu. Wierzę w to, że ja posadzę Flavio na ławce, a ty dziś nam zapewnisz te 3 punkty, Sobiech powiedział trenerze Stokowcy. Ja nie do końca w to wierzę, ale później się okazało, że... To po jakim meczu? W Gdyni grał katastrofalnie sobie. Jakby połknął kij od szczotki biegał i nie potrafił trafić w piłkę, no to... Może ja potrafię, ale nie umiem grać. Pozbył się tego kija już. Może już go przetrawił, nie wiem. Może to był jakiś biodegradowalny kij. No w każdym razie Sobiech wyglądał już dużo lepiej. Cała Lechia, no tak jak zgadzam się z Pawłem pod tym względem, że trzeba pochwalić ich za to, że odważnie zdecydował trener Stokowiec, aby jak najmniejszym nakładem sił podejść do tego meczu z Lechem i się na tym to nie przejechał. Ale było to ryzykowne. Ale to było widoczne, wiesz, bo i najmniejszym nakładem sił pojechał tam Lech i tak to wyglądało właśnie, że ten jeden celny strzał to też tak najmniejszym nakładem sił i całe szczęście, że ta przewrotka Błażeja Augustyna spowodowała, że mógł być jeden celny strzał na bramkę w tym spotkaniu. 90 minut jeden. Tak, bo tam było generalnie prawie 30 strzałów, z czego jeden celny. No tak, na te 30 strzałów, to z tego, co ja widziałem, to jakieś tak 15 kibiców z urazami głowy. Dzieci chyba też, no i tak dalej. Dzika tak nawet w lesie. No, waza bita ale można się było spodziewać, że odstawi prędzej, da odpocząć Haraslinowi, który po dłuższej przerwie wrócił do grania, bo tak się zresztą gdzieś wypowiadał nawet trener, że musimy chuchać i dmuchać na Haraslina, no a okazuje się, że chuchnął na kogoś innego i to też dało efekt punktowy. Ciekawy byłem, jak będzie wyglądać środek pola Lechii bez Łukasika. No bo on chyba trzyma tę formację w tym sezonie i nie wyglądało to źle.
Myślę, że powrót Lipskiego to też jest jakiś powód do optymizmu dla Lechii, no bo brakowało im tego elementu kreatywności, trochę nutki ofensywy, a Lipski to potrafi. Nie tak jak Wolski, nie tak jak nutkę taką, i to nie szesnastkę, tylko czwórkę. Chyba jest taka nutka, nie wiem. No ósemka. Więc zawsze jakieś pole manewru większe jest. I Lipski nie grał źle wczoraj. Jest większe. Fajny tydzień czeka Lechia Gdańsk, co byśmy nie mówili. Środa, Częstochowa, półfinał. Będę komentował ten mecz. Ciężki teren. A później chyba zostaną tam na południu kraju, bo sobota 18, Krakowie. No ta Krakowie, jak złapie tą troszeczkę podmęczoną, nie wiem czy 90 minut, czy 120, Lechia Gdańsk, to też może zrobić kuku, prawda? Róży. A nie obawiacie się, że trochę za szybko Krakowia ten awans do ósemki wywalczyła i tam może jakieś rozluźnienie wejść, bo w tym meczu z Miedzią ja bym się już nie była ta sama Krakowia. Przy probierzu raczej tam rozluźnienia nie obawiał. Michał sobie, myślę, poradzi. A czy trener Probierz sam się trochę nie rozluźnił? On miał taki moment, że był spięty i w stosunku do mediów i się raczej izolował, a ostatnio mam wrażenie, no, że się rozpiął trochę. No, może też jest trochę rozluźniony. To może być ten sam przypadek, co Pogoni. No wiesz, bo to jednak te mecze, które przegrali, co Wojtek tu mówił przedtem, trzy kolejne porażki na wyjazdy, to trochę jakby tą presję, która na nich była, ileś tam meczów nieprzegranych, kolejnych zwycięstw, to już przestało działać i myślę, że po prostu no, wróci porządek do ekipy. No dobrze. Co do tego spotkania, o którym teraz jeszcze rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o Lechii z Lechem. No to praktycznie wszystko, co chciałem na temat tego spotkania powiedzieć. Więc jeśli nie macie nic do dodania, to przejdziemy do następnego. I to był mecz okropny. Miałem nieprzyjemność go komentować. Zagłębie Lubin pokonała na wjeździe Koronę 2-0, ale przez większość spotkania tam nic nie wyglądało na to, że w tym meczu padną aż dwie bramki. Ja z Zagłębiem Lubin problem, no bo tak, z jednej strony dziś odkryłem, patrząc na tabelę, że to jest druga drużyna w lidze pod względem ilości strzelonych bramek. To jest dla mnie szok, bo Zagłębie mi się kojarzy z drużyną, to już nawet nie jest pragmatyzm. Oni są tak do bólu pragmatyczni, że ten ich pragmatyzm, moim zdaniem, trochę obnaża bezsensowność tej ligi. Bo to jest kolejny raz, gdzie ta drużyna zdobywa 3 punkty w meczu, w którym No nie imponuje, nie wiem, może niektórzy będą mówić, że ja się na to Zagłębie uwziąłem, ale naprawdę skomentowałem kilka spotkań tej drużyny i rzadko kiedy się Zagłębie można zachwycać, właśnie szczególnie w tych przypadkach, kiedy wygrywa po 1-2-0. Tak było teraz w Kielcach, wyczekali do końca Koronę, która przez cały mecz była, sprawiała wrażenie trochę aktywniejszej niż Zagłębie, no i dokonało zniszczenia w końcówce spotkania. A może to jest taka mini Lechia? Może. Na podobnych zasadach chyba te ich mecze wyglądają, no bo taki mecz z Wisłą Płock też nic nie wskazywało na to, że oni tam wygrają. To Wisła miała lepsze sytuacje, a jednak w końcu ten Dane oszalał. No i wpadło. No i tak samo tutaj Korona miała lepsze sytuacje, a potem się skończyło na zwycięstwie Zagłębia. No tak, nie wiadomo, jak to się skończy dla Letieriego, dla dalsze jego losy po tym meczu. Bo tam głośno kibice domagają się dymisji. Ale no, Zagłębie ma trochę lepszą, znaczy szerszą kadrę niż Lechia. Więcej możliwości ma, powiedzmy, różnych zestawień jednostki swojej, trener holenderski w Zagłębiu. Ale no, jakościowo jednak mimo wszystko trochę brakuje, żeby grać o coś więcej. Ja ten mecz Korony z Zagłębiem porównałbym do tego, co dzisiaj widzieliśmy w Zabrzu. Myślałem, że powiesz, że na Marymoncie. Nie, w Zabrzu, no też Korona. Nie, no ale tym Zabrzu się coś działo, ale to było tak rozrywkowe, że tym ludziom, co to oglądali, powinni czekolady dawać, tak jak za krwiodawstwo. Ale czy to Korona powinna prowadzić do przerwy? Powinna. Dzisiaj Górnik też powinien prowadzić wyżej i pewnie te punkty by, a później dostają drużynę, która ma tak. Pewnie szerszą kadrę w przypadku Zagłębia Lubin niż Korony Kielce i to jak było w Legii z Górnikiem. Zrobisz dwie, trzy zmiany i nagle okazuje się, że
Te zmiany ci tak, wprowadzą spokoju, troszeczkę gry, a twoje niewykorzystane sytuacje niestety muszą się zemścić w końcówce spotkania i tak zrobiło to. Zrobiła to Legia dzisiaj i Zagłębie Lubin w Kielcach. No to, oni czekali. No, wy nie chcecie strzelić, no dobrze, no to, to my sobie strzelimy. No. Raz, dwa i tak, tak to mniej więcej wyglądało, bo też mi się wydało, że mecz pod kontrolą ma Korona Kielce. No, ale co z tego, jak to Zagłębie Lubin wywiozło 3 punkty. A to bliżej jesteście chwalenia Zagłębia Lubin, czy bliżej teorii, że Zagłębie Lubin pokazuje, jaka ta liga jest słaba? Znaczy nie, no, chwalenia, no... Tak, chwalenia, no oczywiście, chwalenia za 3 punkty, no ale też chyba nikt się nie, nawet jeżeli już grają w tej 8, mają zagwarantowane, no, to nikt się nie rzuci chyba z pomysłem, że mają drużynę na cokolwiek innego niż pierwsza 8. No to przynajmniej na tą chwilę... Nawet ale Wojciech to jest jedna z lepiej punktujących wiosną drużyn. Nie, zgadza się. No ale ja bym bał się troszeczkę ich wystawić gdzieś poza granicę kraju w koniec czerwca, początek lipca, wiesz? No nie, to kogo się zgadza? Kogo się nie ma. Ale ich tak już raczej bym się obawiał. Oni chyba jedną bramkę stracili przez 5 meczów teraz. Więc no, nie jest źle. Chociaż teraz, jeśli wygrają to albo... To Szamo tam jest, trenuje bramkarzy. I... Czyli umówcie, jeżeli oni są tak dobrze i tak mocni, ewentualnie gdyby mieli nie, no, być, tego nie mówię. No to nie, to oni nie dopuszczą Wisły Kraków do pierwszej 8. A to jest bardzo ważny mecz. No właśnie o to chodzi, no nie mogą. Bo jak... Mi się wydaje, że dopuszczą, nie, bo no to się... drużyna, która już jest pewna górnej ręki... nie będzie chciała grać o coś wyżej. No nie, że nie będzie chciała grać, ale właśnie trochę pokazuje ten mecz Krakowi z Miedzią Legnica, że w momencie, kiedy masz drużynę, na której nie ma już żadnego ciśnienia, bo oni minimum swoje wykonali, i przyjedzie na nich Wisła, której będzie bardzo zależeć na tym, żeby do tej 8 się dostać. No, często mi się stara, ludzie się starają wytłumaczyć, że czym wyższe miejsce, tym więcej pieniędzy dla klubów. No to ten Zagłębie Lubin. Ale nie Zagłębie będzie... nie cierpi na biedotę. Nie lubi kasy. Aha, no to. Nie lubi, tylko. Że ją ma, to ja wiem, no, ale to niech mi ktoś później nie ściemnia, że kluby walczą o jak najwyższą pulę pieniędzy, bo o lokaty. Czyli żeby dopuścić Wisłę do 8, trzeba mecz przegrać, prawda? Czyli nie gramy o wyższą lokatę. A jak chcesz grać o puchary, musisz ten mecz wygrać, żeby gonić Piasta i Krakowie, prawda? No to jedno się z drugim pokłóci, zobaczymy w sobotę. Ja mam apel do Zagłębia Lubin, żeby nie walczyło w sobotę. Bo jak wygrają albo zremisują, to ja muszę kupić rokiemu Jim Beama. Myślę, że wszyscy w Lubinie bardzo się przejęli. Mam nadzieję. Ale to już będziesz po wypłacie, także spokojnie. Może będzie. Ale jednak 60 zł. No. Zagłębie, no, trzeba ich pochwalić chyba uczciwie, no, chociaż będę szczery, nie jestem zbytnio podniecony przed tym, gdy leci mecz Zagłębia Lubin i nie ustawiam sobie dnia, planu dnia tak, aby mnie nigdy mecze Zagłębia nie omijały, no ale no, no co, no ale też tam kibiców też jakoś tak niezbyt dużo bywa na meczu. Mam dobrą informację dla ciebie. Mhm. W sobotę o 18 nie będziesz musiał komentować meczu Zagłębia. Ja żadnego meczu nie będę komentował w sobotę o 18. Bo wszystkie na raz grają. Tak, muszę sobie Multiligę zobaczyć, bo przecież właśnie program nasz będzie w sobotę tym razem. Po Multilidze będą takie emocje, że nam będzie ciekło, pot nam będzie ciekło. Tacy będziemy rozemocjonowani. No dobrze, Zagłębie już powoli w sumie kończy sezon, Korona już powoli w sumie kończy sezon, no może Korona spadnie, to czekajcie, rzucę okiem tylko na tabelę, jak to nie, wygląda w ich przypadku. Nie ma szans, no. Nie, 16 punktów przewagi to jest jakiś, no Korona już myślę, że będzie miała małe szanse na to, żeby poza dziesiątkę wypaść. 9 punktów przewagi nad 11 Śląskim. No, 16 punktów, 24 do zdobycia, przecież tam żaden ten z dołu nikt nie zdobędzie 24. Chyba, że wszystkie w sumie. A, wszystkie w sumie. A, o, tutaj tak, to może się im uda. I Zagłębie Sosnowiec to zrobi. Nie no, pewnie nie. Dobrze, Miedź Krakowia. Trochę już też wspomnieliśmy o tym spotkaniu, ale dopełnimy formalności. Miedź pokonała Krakowie 2-1. Nadal nie mają napastnika, nadal napastnicy nie strzelają, ale mecz sezonu, mecz życia, najlepszy mecz w tej lidze zagrał Estończyk Pik. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że rzadko Estończyk gra w naszej lidze dobry mecz, odkąd nie ma Wasiliewa. Nie pamiętam ostatnio, kiedy jest. Nie no, o Jamie się czasem zdarza. W każdym razie, Pik był najlepszym Estończykiem w składzie Miedzi, mimo że miał jeszcze jednego Estończyka w składzie. To ciekawe.
Tak, bardzo. Bardzo. Widzę, że możemy bardzo wybierać, tak jak Klikmanena w Warszawie. No, ale on zaczynał sezon chyba na lewej obronie, tak? Tak. W Miedzi grając. Stracił miejsce. I to było przyzwoite granie. To nie było, żeby on jakieś tam wpadki zaliczał spektakularne. I potem rzeczywiście, potem został wygryziony ze składu, ale no, widać, że jest solidnym piłkarzem, że jak dostanie szansę, to można na niego liczyć. No i mi się bardziej Kamara podoba. Właśnie, ja tego Kamarę chciałem was spytać, bo po tym meczu bardzo dużo głosów takich na Twitterze mi się przynajmniej przewinęło, że ja od zawsze mówiłem, że ten Kamara jest znakomity, a ja to już widziałem jego potencjał jeszcze jak był w Kuce w Barcelonie, a ja to widziałem jeszcze jak był embrionem, że to będzie znakomity zawodnik. Ja no, coś tam w tym gościu widziałem, ale nigdy nie twierdziłem, że to będzie ktoś, kto tę ligę pozamiata, coraz więcej komplementów na niego spływa. Już pozamiatał? Pozamiatał na razie Krakowie. Która? Która miała trochę rozluźnienie na pewno emocjonalne przed tym meczem. Krakowia przegrała i utrzymała czwarte miejsce, więc tam musiało być rozluźnienie. Może nie pozamiatał, ale jakby go sprawić w drużynie z miejsc 5-8, to bym nie narzekał w przyszłym sezonie. Czyli Zagłębia Lubin? Jagiellonia, Pogoń albo Lech? Jagiellonia tam bierze każdego obcokrajowca. Jeden z lepszych piłkarzy grający po lewej stronie boiska. Tak naprawdę i w naszej lidze. Ze świetną lewą nogą, z pracą na całej długości boiska. No jakoś tak nie brakuje go też i z tyłu. Czasami lubi zejść do środka. Trochę za bardzo kocha piłkę, jak dla mnie. Ale jak gra z boku, dlaczego nie? Uważasz, Wojtek, że jeśli ktoś z Barcelony oglądał to spotkanie, to sobie teraz plują w brodę, że nie, no ten to w tej Miedzi, to teraz, co myśmy zrobili? Tak, no, to mają być wybory teraz prezydenta nowego, bo właśnie za to, że oddali takiego Grajka tam. Musi obiecać nowy w programie. Tak, tak. A oni chyba nie wiedzą, że on tam był u nich. To tylko u nas się tak mówi. No wiem, że sobie żartuję, no ale robi na tobie wrażenie Kamara, nie robi na tobie wrażenia Kamara. Tak jak Paweł na Andrzeju patrzy trochę robi, nie. Na Pawle no prawie. Tak, ale tak jak Paweł patrzył. Na Czesławie Michniewiczu dużo wrażenie. Tak jak Paweł patrzył w przypadku Gruzińskiego, pomocnika Górnika Zabrze, mówił poczekajmy, to ja też poczekajmy. Poczekamy. Coś no, musi do cholery do zakrętu. Nie, znaczy, słuchajcie, jeżeli on będzie jednak takim zawodnikiem w polskiej ekstraklasie, który nie powiemy po, nie wiem, następnych 5-6 kolejkach, dobra, wyjeżdżaj, a możemy tak powiedzieć o przynajmniej 50-60 albo jeszcze większej liczbie obcokrajowców. Wystarczy dzisiaj wspomnieć lewy obrońca Legii Warszawa, tak, wyjeżdżaj, nie wracaj. No to fajnie, tylko niech to potwierdzi z tego dnia na tydzień, a nie tylko, że ewentualnie od czasu do czasu. To jest tak samo jak w przypadku Wujadinowicza, prawda? Bo Wujadinowicz ma więcej meczów kiepskich niż udanych, a co się okazuje, on już 2 bramki strzelił w tym roku. To jest jakaś załamka. No i ktoś powie, no ale przecież on strzela bramki. Ale on nie ma strzelać bramek, on ma bronić. Bo on strzelił 2 dla swojej drużyny, a 4 dla przeciwników. No i to jest ta, wiesz, ta różnica, że Wujadinowicz też powinien stąd... On ma bronić, a nie strzelać, bo to jest obrońca. Strzelać to ma Gytkier w Lechu, a nie Wujadinowicz. Bo Gytkier nie broni. No nie. No właśnie. A ostatni też nie strzela za bardzo. No, no wiesz, Wujadinowicz strzela bramki, ale i w jedną i w drugą stronę. No, to jest ta... Masz czas wybrać. No nie, no właśnie, przy obrońcy wolałbym, żeby jednak tylko ewentualnie broniłby dostępu do własnej bramki. Patrząc na sytuację Miedzi Legnica w tabeli, to jest ona w tym momencie dokładnie, no może nie dokładnie taka sama, ale na ten moment przed jutrzejszym meczem taka sama jak Śląska Wrocław. 31 punktów, 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Bylibyście skłonni pokusić się o twierdzenie, że Legnica już się utrzymała mieć, czy za szybko jeszcze? No nie mogę tak powiedzieć, jak dałem Śląsk na 15 miejsce. Czy tutaj to wyjdzie w tym, łatwo się Miedzi gdzieś tam wygrało z Krakowią, prawda? Ale jak już trzeba było grać z drużyną z tej dolnej ósemki Zagłębiem Sosnowiec, to u siebie porażka. I źle wyglądało to. Tak. Bardzo. Tak, mówimy, rozluźnienie Krakowi mogło spowodować, że ta Miedź walcząca o utrzymanie
dali troszeczkę więcej od siebie, bo wiedzieli, że trzeba i zdobyli punkty. W tej grupie spadkowej już tam, no będą dwie drużyny, które już mówimy, że się utrzymają na pewno, bez względu na to, kto tam będzie. Ale ta reszta z dołu to nie będzie takiego pikniku i może się zdarzyć, że z takim Zagłębiem Sosnowiec nawet po raz kolejny mieć przegra u siebie, prawda? No nie, no bo ja jeszcze tylko dodam, że jeśli tego, no. Wisła Płock jutro wygra, no to już się tam zmienia trochę sytuacja, bo będzie miała tylko punkt straty do Górnika i Arki, a do Legnicy i do Śląska tylko 4. Tak, dlatego i te wszystkie drużyny się dynamicznie. I te wszystkie drużyny za chwileczkę się. Pamiętajmy, że Wisła Płock jeszcze akurat ona ma dwie kolejki do końca, tak? Reszta, bo jeszcze ten jutrzejszy mecz, ale później jak się zderzą wszystkie w tej grupie spadkowej. No tam już będzie ciężko o rywala, no nie, no może nie ciężko, ale tych dwóch rywali, którzy tam ewentualnie mogą odpuścić sobie ligę, tak? Te drużyny miejsca 9-10, no bo tylko te będą mogły odpuścić, a reszta się będzie tam tłukła, a widzimy jak tam jeszcze z tymi drużynami z dołu, z Sosnowcem przegrali u siebie, co? No niby pewnie jakby wygrali mecz z Zagłębiem Sosnowiec, to też dzisiaj byśmy mówili, że Miedź już jest, pozostaje w Ekstraklasie. Czyli nie mówimy. Nie, jeszcze nie. Czyli trenerze Dominiku, panie Dominiku Nowaku, jeszcze trzeba trochę tej cytryny wycisnąć. A masz tam, bo nawet nie kojarzę, to później będziemy widzieli. Co? Gdzie ostatnia kolejka tej drużyny. Gdzie gra Miedź Legnica? To zobaczymy. Zostawimy się w niepewności, a tymczasem jeszcze Liga od Kuźni, nasz stały fragment, a później porozmawiamy o meczu Wisły Kraków, Wisły Płock, tym, który się dopiero odbędzie, Badzie Wiacy Kozacy i kończymy imprezę. Że tutaj jest potencjał, że dobra praca może przynieść efekt, no to te nazwiska, które tutaj pan wspomniał, Kamil Glik, myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, Szymon Żurkowski, który dzisiaj no, ociera się o pierwszą reprezentację i wydaje się, że lada dzień w tej reprezentacji zadebiutuje. No ale nie wolno nam zapominać o zawodnikach, tych, którzy na tym poziomie pierwszoligowym funkcjonują, czy funkcjonowali jeszcze do niedawna. Myślę tutaj o Maćku Małkowskim, Łukaszu Pielożu, Sebastianie Nowaku, Tomku Midzierskim, Marcinie Radzewiczu, aktualny nasz trener w Akademii Darek Kus, półtorej roku temu zakończył, myślę, bardzo dobrą karierę, grając kilkaset meczy na poziomie najwyższym rozgrywkowym w Polsce, ale są też wychowankowie nasi, którzy dzisiaj reprezentują kluby pierwszoligowe, Skóraś, Kalisz, w Jastrzębiu Mazurkiewicz, Kulawiak, to wszystko zawodnicy, którzy bądź byli absolwentami tej szkoły, bądź są wychowankami właśnie tutaj w Jastrzębie. Wspomniany Glik, no to już jest taka nasza wizytówka tutaj jastrzębska, no bo to zawodnik, który znany jest nie tylko w Jastrzębiu, ale w całej Europie. Akademia nasza rozwija się bardzo fajnie, tak? Stworzyliśmy silne podwaliny pod to, żeby dać tym chłopakom szansę i możliwości debiutu, daj Boże, Ekstraklasie, natomiast na dzień dzisiejszy pierwszy zespół jest w pierwszej lidze. Uważamy, że ten pierwszy zespół jest na tyle stabilny, silny, że ta pierwsza liga będzie w Jastrzębiu na co dzień, a możliwe, że gdzieś tam z biegiem czasu na podstawie i na podwalinach tej silnej akademii uda się stworzyć i powalczyć o coś więcej. Ci chłopcy na pewno mają duży bodziec do tego, żeby pracować, ze względu na to właśnie, żeby celem ich była gra w pierwszej lidze. Jak największa ilość chłopaków chcielibyśmy, żeby trafiała do pierwszego zespołu. Na pewno jest to ciężka i długa droga, ale praca, którą tutaj wykonujemy, uważam, że przyniesie efekt w przyszłości. Myślę, że możemy się chwalić o to zawsze, bo przypomnę tylko, że Akademia GKS-u Jastrzębie jest jakby spadkobiercą szkółki piłkarskiej Mosir Jastrzębie. Pod tą nazwą w tej strukturze jako podmiot funkcjonujemy od 1 stycznia 2018, więc nasze doświadczenie jest jakby początkujące, aczkolwiek w 2018 na początku roku przyjęliśmy jakby z pełnym dobytkiem to, co
czym funkcjonował, jak funkcjonował Mosir, szkółka piłkarska. A kiedy przejmowaliśmy akademię, tak, i no i musieliśmy sobie z tym tematem tutaj poradzić, tak. Dyrektor, przyjęliśmy dyrektora tutaj, Grzegorza Łupasika, który zaopiekował się tutaj całym naszym SMS-em i tworzeniem całej tej naszej akademii, tak? Bazowaliśmy na tym, co już tutaj szkółka piłkarska Mosir wypracowała. I no to był dla nas taki ważny etap, tak? Od samego początku, tak? Jak przejmowałem klub, staraliśmy się to tak przygotować, żeby płynnie przejąć Akademię, byłą szkółkę piłkarską Mosir. Przygotowaliśmy projekt, której celem było utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego i na tej bazie zagospodarowania całej tej naszej Akademii, tak? W tej chwili mamy blisko 500 dzieci. Podnosimy tutaj te standardy w Akademii, tak, żeby to wszystko już dobrze nam funkcjonowało, tak? Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby warunki, które trenujemy, no, polepszyć, tak? Mamy już pomysły, projekty, gdzieś chcemy wejść w współpracę tutaj z pobliskimi drużynami z Czech. Nie ukrywam, że marzy nam się jakaś fajna baza treningowa i tutaj, mimo tego, że te warunki nie są złe, ale ilość tych chłopaków rośnie, no i takie kompleksy boisk po 6, po 8, jak widzimy, że powstają w innych miastach, to myślę, że też jest tutaj kierunek, którym musimy, do którego musimy dążyć. Czy to już? Tak, jesteśmy. Wróciliśmy właśnie z Jastrzębia. Z mojego ulubionego miasta. Dlaczego? Kiedyś tak mówili na mnie, Jastrząb. Stolica Andrzeja Iwana jest to jego miasto rodowe. No dobrze, dalej tak czasem mówię, ale to w pozytywnym kontekście. Ostatnie spotkanie, które zostało rozegrane, ale nie najgorsze wcale, i to powiedziałbym nawet, że jedno z najlepszych. Wisła Kraków grała z Piastem Gliwice, znowu TVP się upiekło, bo trafiło TVP na mecz bardzo dobry. Mi się ten mecz, panowie, oglądało dobrze. Nie wiem jak wy, Wisła u siebie jak zwykle nie zawiodła. Publiczność również, 26 tysięcy ludzi oglądało. Tylko Mateusz Lis zawiódł. Tylko ale, właśnie. Ale Wisła nie zawodzi bez względu na to, czy grał u siebie i przy tym, czy pojedzie na wyjazd. No, w Sosnowcu 7 bramek. Tak. Nikogo nie zawiodł. Nikogo nie zawiodł. Ktoś to coś ekstra w obronie. No tak, ale ktoś to odpala telewizor tylko i wyłącznie też po to, żeby zobaczyć piłkę nożną i bramki, no to Wisła Kraków trzeba odpalać. No tak. To jest niemożliwe, co tam bramek pada przy okazji gry tej drużyny. Tak? Ten 4 to jest to taki minimum jest, tak? To jest coś niebywałego. No właśnie, o pana Lisa chciałem zapytać. Czy myślicie, że gdyby Buchalnik nie miał problemów ze zdrowiem, gdyby wcześniej stawiano bardziej na niego niż na Mateusza, to Wisła już miałaby pewną ósemkę w tym momencie? Na pewno sporo jego interwencji w tej rundzie było niepewnych. Puścił strzał Mladenowicza, którego... Jesienią nie... też. No tak, ale potem miał taki moment, że się ogarnął. Tak. Puścił strzał Mladenowicza, którego nie powinien puścić. Guaroczenę z Pogonią, Arweładze z Koroną, no i teraz niewytłumaczalne. No, tak jak ja bym ja tak pił, tak łapał szklankę. Nie, tam wystarczyło, żeby stał stoper. Albo tyłem. Bez ręki facet, nie? No, bo niepotrzebne ręce w ogóle do tej interwencji były, bo można było przyjąć piłkę na udo, czy obojętnie jak, i po prostu wyprowadzić swoje. Jakby baba ze straganu tam stała z ziemniakami. Ja dużo głupich bramek puściłem w życiu, ale no za to byłoby głupio nawet mi, przyznam się. Ale ja akurat nie mam do niego pretensji. Jako obserwator meczów, w których lubię, jak padają bramki, to akurat tacy bramkarze mi odpowiadają.
Andrzej cię szturchnie zaraz. No tak, no bo nawet Paweł... Nie, no, nawet wiesz, będziemy żałować, jak nie będzie tej wizji w pierwszej. Nawet Paweł powiedział, tak? Bramkę tam z Koroną Kielce Arweładze, tak? Tutaj z Pogonią tak, Szczecin, tak, coś tak. tego. No to są wyniki, tak? 2-3, 6-2, tu 2-2. To jest taki animator rozrywkowy. Fajny, fajny. No tak? W ekipie są tacy. Tak, na coś co wymagamy. Czy ósemka Wisły, czy ta ósemka będzie dla Wisły, czy tej ósemki nie będzie, to i tak przecież mogło przed tak jeszcze parę miesięcy temu się wydawało, że może nie być całej ekstraklasy dla Wisły. No tak, ale ja jednak będę trochę żałował, jeśli nie będzie, bo jak sobie pomyślę, że Wisła u siebie będzie grała, dajmy na to właśnie, nie wiem, no to będzie lała tych, że Legion, z Piastem znowu. To może będzie lała tych znowu. Ale nie, wracając do czysto bramkarskiego tematu. No jak nie będzie ciekawie, no Zagłębiem w Sosnowie 4-3. No, Mieciu, ale... Nie. No dobra, ale jednak bym wolał, no. Ale no, ja ci odpowiem, gdyby był Buchalik zdrowy, na pewno by bronił Buchalik. Możesz na derby wyszedł. Bo przecież już miał dość, Maciek, pomyłek młodego. Kto tam jest jeszcze jako trzeci? Feinzettel. Teraz przyszedł z Odry po sparingu granym w przerwie reprezentacyjnej. Nagrali sobie sparing i powiedzieli... Tobiasz Feinzettel. Tak. I był jeszcze jeden młody bardzo bramkarz, ale no bali się zostać z jednym gdzieś tam zdrowym i doświadczonym, w miarę doświadczonym, bo Liza też trudno nazwać doświadczonym bramkarzem. Andrzej, z tych trzech można zrobić jednego przyzwoitego? Buchalik jest przyzwoity. Słuchaj, ja, szczerze. Ale chorowity. Ja nawet rekomendowałem gdzieś tego Lisa, bo ja go oglądałem w pierwszej lidze i wydawało mi się, że dobre wrażenie robi. Ale również Tobiasza Feinzettela oglądałem. Robił świetne wrażenie po tym, jak Odra awansowała do pierwszej ligi i bronił naprawdę bardzo dobrze. I to jest w tym samym wieku chłopak. Natomiast potem jakieś tam komplikacje kontraktowe z przedłużeniem umowy spowodowały to, że usiadł na ławce Odrze Opole i długo nie było o nim nic słychać. Dopiero Wisła sobie już przypomniała, że musi kogoś w trybie awaryjnym ściągnąć. I całe szczęście, że to on jest też w tej drużynie, bo być może, że i on dostanie szansę. Ja myślę, że Lis ma talent i ma warunki odpowiednie dla bramkarza, no, tylko musi się ogarnąć. Nie wiem, czy to głowa, no bo to jest jeszcze ta druga sytuacja też była kuriozalna. No, taką piłkę to już łapie baba bez straganu nawet. Paweł, w Niemczech też mówili, że Dane ma szansę być świetnym bramkarzem. Ja tak nie mówię. Ale w Niemczech? Jakich Niemczech? No w Niemczech. No to jakiś Hans. RTL, niemiecka telewizja. Stefan Müller chyba. Tam jak miłość. No chyba w Fargelhofie jakimś. Nie, ale ja widzę tutaj, Wojtku, się z tobą zgadzam, widzę podobieństwo między tymi dwoma bramkarzami pod tym względem, że Lis również pokazał w tym sezonie to, jest w stanie czasem wyciągnąć piłkę tak, niesamowitą. I Dene ma to samo, też czasem jest w stanie wyciągnąć piłkę niesamowitą, ale to samo mieli Cabaj i to samo miał Przyrowski, że potrafili czasem i Pawełek, że potrafili często wyciągać piłki niesamowite, ale częściej częściej wyjmowali piłki z siatki. Lepszy jest taki Peszkowicz, który broni mniej, powiedzmy, spektakularnie czasami, ale nie odwala takich rzeczy jak właśnie Lis, jak Dene, jak Pawełek wcześniej wspomniany. Więc tutaj jest pytanie, czy ten Lis będzie w stanie się wyzbyć tej swojej elektryczności w przyszłości? Nie wiem, pytanie, czy uważacie, że obecnie jest jakiś gorszy bramkarz w Ekstraklasie, który broni w pierwszym składzie niż Mateusz? Dene. No to jest tak, no, nie wiem, kogo bym się odważył wystawić jeszcze na pudło. Jutro zobaczymy. Bo rzeczywiście ta dwójka wyraźnie góruje nad konkurencją, jeśli chodzi o głupie wybryki, bo inaczej czasami trudno nazwać te takie interwencje, nie wiadomo skąd się biorąc. I no, o ile mówię, tak jak był czas, że gdzieś nawet mówię, rekomendowałem Lisa, to teraz raczej bym rekomendował odwrót. No dobrze, co do samego spotkania, przypomnę, że zakończyło się ono wynikiem 2-2. Coś was zaskoczyło, bo wydaje mi się, że Wisła chciała jakby
zaskoczyć trochę Piasta tym, że nie wyszło aż tak mocno jak w dwóch poprzednich meczach u siebie, że jednak z troszkę większym respektem niż na przykład na Legię czy inaczej, w Krakowie. Inaczej, to znaczy, no wiesz, jednak tamte mecze u siebie to tak raz, że derby, dwa, że Legia. Na Piasta samo z siebie już się wychodzi inaczej. Inaczej, tak. Pomimo, że jest to czołówka. Tak? Przynajmniej dla Wisły Kraków, prawda? No, na Piasta trzeba uważać, bo jednak Piast to jest taka drużyna, która według mnie może być na poziomie Krakowi przez większość sezonu, albo ciut lepszą, a na pewno lepszą od Legii Warszawa. I wtedy jak to już nie możesz tak nie wyjść jak na tych w poprzednich dwóch spotkaniach. Chcąc wygrać. Chcąc. Z Piastem trzeba uważać, bo to jest naprawdę dobrze poukładana drużyna w tym sezonie, co pokazuje tabela ich wyniki i naprawdę nie dziwią i to no jestem wręcz... Wisła nie podeszła, dlatego mówię. Krakowie, Legie, tam inaczej w głowach. Tam już ta sprężarka była gdzieś kilka dni przed meczem, tu nie było czasu, bo dużo kolejek, a zarazem już nie jest taki rywal na zasadzie... prestiżu takiego. Tak, prestiżu. Ale no palczyć no przede wszystkim. Właśnie chciałem zapytać, czy się spodziewałeś, że on tak dobrze głową gra? Nie widziałem tego wcześniej. On też się ujawnił dopiero co teraz. Co spakował dwa razy. Świetnie, ale fantastyczna druga bramka też. Kapitalna wrzuta, gdzie poszedł na ten pierwszy słupek. Piękny szczupak. No, wiesz, teraz dobrego szczupaka. Jak chcesz oglądać, to musisz do centrali rybnej zapieprzeć, a myśmy mieli to live w telewizji, także fajny mecz. Pomimo tego, że obie drużyny gdzieś tam, Wisła była taka troszkę pogwałcona tą porażką w Sosnowcu, z kolei Piast pewnie jeszcze siedział w nich ten mecz gdański, w którym tak dobrze zaprezentowali się, a wrócili z niczym, bo zna wiele meczów gorszych w wykonaniu Piasta, gdzie punktowali bez problemu. Tu im zabrakło te kropki na i. Zapunktowali, no bo jednak jeden punkt. No tak, ale no, mówię... Ale Andrzej mówił o tym, że nie zapunktowali w Gdańsku, nie? Okej, przepraszam, to tak. Mea culpa, kajam się. Czy Piast jeszcze o coś w tym sezonie gra? W sensie, wierzycie, że może ktoś im to trzecie miejsce odebrać, albo że mogą skoczyć wyżej? Bo na ten moment jest 7 punktów straty do Legii, 5 punktów przewagi nad Krakowem. Nie, wyżej to nie ma szans. Musi pilnować. Spoglądać w to lusterko wsteczne, jak to się mówi, na te zespoły z dalszej części tabeli, czwarte Krakowia, tam te inne. Które, no wiecie, nawet sami mówiliście, tak, że ta Jagiellonia może jednak w tej rundzie finałowej, jeżeli tam już się zakwalifikuje, odpalić i może i ten Lech i coś tam, może ktoś już wtedy będzie luźniej grać po tym wszystkim, to tylko tam muszą spoglądać, ale no, biorąc pod uwagę, że oni jednak ten fason trzymają, a w tym roku naprawdę. Naprawdę. Oni są jako chyba najbardziej wyrównaną i najlepszą drużyną tej wiosny. Wiosny, no to trzeba brać pod uwagę. Chyba, że wpadną, to jak Pogoń Szczecin, w jakiś dołek, taki kryzys wyników i wtedy ta to wiesz, miejsce, może, trzecie miejsce może... zdarzyć, tak. Wojtek, dlatego, bo taki mecz, wiesz, jak przegrasz w Gdańsku z liderem, co prawda, remis na Wiśle, bo oni pokazali w Gdańsku, że chcą jeszcze namieszać. No, teraz mają bardzo, powinni mieć bardzo łatwą przeprawę w ostatniej kolejce, podejmują koronę Kielce, tutaj mogliby tak przepieczętować chyba to trzecie miejsce. Tak, biorąc pod uwagę, że Krakowianom będzie miała ciężki mecz z Lechią, no albo zależy, czy też ciężki, czy nie ciężki, ale tak jak mówimy, nie? Że tutaj korona Kielce, która już chyba, zdajmy sobie sprawę, że tą koronę chyba łatwiej dzisiaj ograć, tak? Skończyli sezon. No. Ciekawostka statystyczna, niezwiązana z tym meczem. Czy wiecie, ile bramek w ostatnich 15 spotkaniach straciła Lechia Gdańsk? Mało. 7? 4. 15? Nie, za dużo. 7 to za dużo. 15? 4. No tutaj koło Pawła bym tak się trzymał też. No dobrze, powiem 3, bo pewnie będzie 3. Najbliżej był Andrzej. 6 bramek, ale i tak jest to imponujący moim zdaniem wynik. Chociaż mało strzelają, bo na przykład w tych 15 meczach więcej od Lechii strzelał na przykład Zagłębie Sosnowiec, Górnik Zabrze, czy też Lech Poznań nawet, tak krytykowany. A to tylko taka ciekawostka statystyczna. Jutro nam został jeszcze jeden mecz. Trochę się stęskniliście się za poniedziałkami z Ekstraklasą, bo w ostatniej kolejce nie było. W przedostatniej też nie było. Nie. Tak było. Mhm. A ja za pierwszą ligą troszeczkę, bo zaczyna się zdziać.
Więc no tak. Jutro w magazynie pierwszej ligowcy za tydzień też nie będzie w poniedziałek. Za tydzień też nie będzie w poniedziałek. Zapraszamy właśnie na pierwszą ligowcę, jutro o 15 wyszło FM, Samuel Szygielski oraz Andrzej Iwan. A co do tego poniedziałku, no to jutro to para jest jak najbardziej poniedziałkowa, bym powiedział. Wisła Płock, Śląsk Wrocław. Jak, czego się spodziewacie po tej zmianie trenera Wiśle Płock? Może inaczej, Paweł, zadam ci pytanie. Wiem, że ciężko to sobie wyobrazić i współczułbym bardzo trenerowi Łazińskiego, gdyby tak się stało, ale wyobraź sobie, że ty jesteś asystentem, którego dostaje trener Łaziński po przyjściu do Wisły Płock. Trener Łaziński w pokoju zamkniętym sam na sam mówi do ciebie: Paweł, jesteś tu przy tym klubie tak długo. Ostatnie 3 miesiące pracowałeś z trenerem Wikunią. Na kogo powinienem personalnie postawić? Daj mi jakiś, podpowiedz mi, Pawle, co mam zrobić, żeby ta Wisła zaczęła grać? Z kogo zrezygnować? Z bramkarza? A pan Rosiński mówi, trener Rosiński mówi: Paweł, ale ja sam nie stanę. Coś, czego nie wiem. I sam nie stanę. Paweł, za to ci nie płacimy. No. Wrócić do Ricardinho. I no to już się unosi brew trenera Łazińskiego, trzeba się drapać po głowie. Może zrezygnować z wielkiego talentu wschodniej piłki Marazasa. No, trener Łaziński zaczyna się drapać po brodzie. Jaka dramaturgia z tego dialogu. Odstawić na ławkę rezerwowych przenośną ładowarkę w postaci Dźwigały. Trener zaczyna... Bo wszystkie telefony w Płocku są już naładowane na maksa. Trener zaczyna kiwać głową z uznaniem. I dać mi podwyżkę. Bo spędziłem tyle czasu z Wikuniem. Trener śmieje ci się w twarz i wychodzi. Nie, bo a wystarczyło tylko, by powiedzieć: panowie, przyjeżdża do nas Tarasows, który strzelił gola arcy. Wrzucamy wszystko, może będzie karny. Ale on wcale, oni ostatnio się rozgra tak, że Tarasowsa wpuszcza w 70 minucie i na rożnego. Ale najważniejsze, że przyjeżdża. No. Dla Wisły Polski jest to bardzo, bardzo duża szansa. Słuchajcie, po zmianie trenerów nie wygrała tylko Arka Gdynia, ale ona jako jedyna grała na wyjeździe, tak? Legra u siebie, Legia u siebie, powygrywali mecze. Wisła Polski to też wygra, bo gra u siebie. Wygra ze Śląskiem, bo... będzie bardziej zależało. Mi się wydaje, że już przez te kilkadziesiąt godzin, kilka dni gdzieś tam już w głowach, to już tam pewnie jest taka... Musztra? Fisz. Aha, tak. Tutaj już jest... wychodzimy. No tym bardziej, że mają akurat no, takiego rywala, że... Idealny, tak. Słuchajcie, dla Wisły Płock naprawdę to może być jedna z tych ostatnich szans, żeby złapać oddech. W sobotę do Sosnowca wyjazd. No tu za chwilę może być pogrzeb. No to... Jak się nie wygra ze Śląskiem Wrocław, prawda? No wygrałem ze Śląskiem. Nie, Śląska wyjazd tak jest, aż sobie to sprawdzę w tabeli, nie, ale nie, z tego co kojarzę, Śląsk jest żenujący na wyjazdach. Tak, to jest taka drużyna, że na wyjazdach no, potrafi coś tam czasami... zagrać. 3 zwycięstwa w 14 spotkaniach. Ostatnia seria to jest 1 zwycięstwo i 4 porażki. No to jedno z tych zwycięstw to w Białymstoku też, to ze 4-0. Nie, Zarko. Znaczy, ale nie, jedno z tych 3. Ale nie, mówię o tych, w tych 3. No. Tak, no ale to już... Ja dobrze życzę trenerowi Jarzyńskiemu, bo to ja też. Człowiek wzbudzający sympatię. Nie chciałbym, żeby spadł. Tak bardziej teraz życzę Wiśle, żeby nie spadła, zanim przyszedł. W sensie nie, żebym jej życzył wcześniej, żeby spadła, ale teraz bardziej mi je będzie szkoda ze względu na trenera. Czyli typy zgodnie, że wygra Wisła Płock. Tak. Czyli pewnie wygra Śląsk, bo taka jest właśnie... Nasze typowanie. Ekstra klasa. Poprosimy teraz o 11 badziewiaków, czyli tych, którzy byli najgorsi w tej kolejce. No i tutaj jest takie małe postscriptum od... zobaczcie, Rocha już jest bez klubu. Bardzo dobrze, Maciej Oczy, brawa dla ciebie. Nie wiem, czy... Podejrzewałem, że docelowo powinieneś postanowić upodlić lewego obrońcę. Jest małe postscriptum od autora, że jest co prawda 2 piłkarzy Legii, mimo że ta Legia wygrała, ale oni są właśnie dlatego, że dopiero po ich zejściu z boiska Legia zaczęła grać. I dlatego zasłużyli sobie na to, żeby być badziewiaku, bo gdyby dłużej zostali na boisku, to Legia mogłaby tych 3 punktów nie zdobyć. Nie dopóki wiem, byli na boisku, by prowadził Górnik Zabrze.
nie jest to jedyny zwycięzca, nie są to jedyni zwycięzcy, którzy się tu znaleźli, bo znalazł się na przykład Mak w tej jedenastce, Pawle? Ale powiem wam, że mnie Petrak zadziwia, jakąś cierpliwość tam mają. Szósty raz, Badziewiak. Jestem zdziwiony, że Mak trafił na pozycję w ogóle, że, znaczy, że nie jest na miejscu, bo on zazwyczaj wszystko robi źle na boisku, także... No są praktycznie wszyscy, o których wspomnieliśmy, jest Lis. Ale Petrak idzie, idzie. Bo tak, tam, będzie 10? No. Ktoś tam jeszcze, tam ktoś był 6 razy, nie? To wiecie, to tak, tam jest taka rywalizacja o zwycięstwów. Jacek, kto był tak często? Ostatni tydzień temu był ktoś, kto był tak często. On czwarty albo piąty raz. Nie wiem, czy nie któryś ze środkowych obrońców. Na pewno Polczak będzie koło tej... Wujadinowicz? Może Wujadinowicz. No, ale Polczak nie grał teraz. No tak, ale w wcześniejszej fazie sezonu sobie mógł tyle zrobić. Tam jest tam 6, no tak. I Jeftić z Kozaków do Badziewiaków. Właśnie, a propos Lecha Poznań, nie wspomnieliśmy o tym. Tylko na jeden mecz wystarczyła ta... I to nie cały. ...ambicja i piłkarze wyklęci. Znowu są już wyklęci. Piłkarze wyklęci w pierwsze zaklęci. Tak. No, myślę, że ten wynik Lecha Poznań i gra z Lechią Gdańsk troszkę potwierdziły nasze słowa z środka tygodnia, że no jednak podniecanie się tym, że zagrać jeden mecz na 10 jest trochę żałosne i trzeba by było zagrać kilka takich spotkań z rzędu. No, już wiemy, że Lechowi się to nie uda. No i jest Maresz, czyli no, to, co mówiłem, Zagłębia Lubin. Trochę byłem nieuczciwy wobec tej drużyny dziś, bo zapomniałem dodać, że jednak jako jedna z nielicznych w lidze stawia na młodzież i to jest fajne, ale naprawdę, znajdźcie sobie jakiegoś napastnika po sezonie, bo ciężko się gra bez napastnika. A co ten napastnik po sezonie będzie robił? No, na nowy sezon. Czekał. A, będzie czekał na nowy sezon. Tak. Będzie się przygotowywał z drużyny. Poprosimy jeszcze Kozaków. No i tutaj czwarty raz znalazł już Carlitos, czwarty raz znalazł się tu Pawłowski. Mamy kilka debiutów, Palcić wspomniany, no musiał się tu znaleźć. Augustyn! Za tę przewrotkę też musiał się tu znaleźć. Jest Wejnowicz, czyli na najciekawszy transfer Arki w tym sezonie. Sawicewicz również chwalony. Kamara tak bardzo chwalony, dopiero pierwszy raz się znalazł. No i to, co Andrzej mówił, dla Pika to nie pierwszyzna, jeśli chodzi o dobre granie, bo już kiedyś w tym sezonie najwidoczniej w tej jedenastce również znalazł się. Jest tu po raz drugi. Plach. No Plach faktycznie zagrał. Przykro mi było z jego powodu, bo jednak bronisz karnego w ładny sposób i później zaraz z rożnego dostajesz bramkę, to jest dla bramkarza przykra sprawa. Nawet się nie zdążył nacieszyć. Jakieś uwagi kogoś wam tu brakuje? Myśleliśmy o Gwili, dość długo był w tej jedenastce, no ale że stracił piłkę przy bramce na 2-1 plus to Padolino, no to jednak musiał z niej wypaść. Nie widzę, żebyście oponowali, więc przejdźmy może do tabeli, o której już trochę mówiliśmy. No nadal jest ciekawie, Korona Kielce się wypisuje z walki o ósemkę. Pewni pierwszej ósemki są w tym momencie Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Krakowie oraz Zagłębie Lubin. Także wszystko rozstrzygnie się pomiędzy Jagiellonią, Pogonią, Lechem, Wisłą Kraków. A jeśli chodzi o dół tabeli, to jeśli przejdziemy teraz do terminarza, to Wojtek w przerwie zrobił bardzo ważną rzecz. Ciekawą przynajmniej. Że ci, którzy ustawiali terminarz Ekstraklasy, nie wiem, czy tak dobrze przewidzieli to. Poproszę o terminarz na 30. kolejkę. Że ostatnia szóstka gra pomiędzy sobą. Ostatnia szóstka gra pomiędzy sobą. Zagłębie Sosnowiec gra z Wisłą Płock. Śląsk Wrocław gra z Górnikiem Zabrze. A do tego jeszcze Arka Gdynia gra z Miedzią Legnica. No i tak, jeszcze jak dołożymy ten jutrzejszy mecz Wisła Płock z Śląsk Wrocław. Tak, to jest kolejne. Można powiedzieć, że od jutrzejszego poniedziałku zaczyna się walka o utrzymanie. Znaczy, bo tak, bo, no bo te sześć drużyn, tylko te sześć drużyn ewentualnie walczy o to, by pozostać na przyszły sezon w Ekstraklasie. I oni nie muszą już czekać na te siedem dodatkowych kolejek. Już się zmierzą między sobą w sobotę. Bardzo ciekawy mecz pod względem tego, jak się nam rozłoży tabela. Też wydaje mi się, że będzie miał miejsce w Poznaniu. No bo to są dwie drużyny, które mają ten swój kryzys. No i tak, Jagiellonii wystarczy remis do tego, żeby być w pierwszej ósemce, zaś jeśli Lech by się potknął i przegrał mecz z Jagiellonią, no to wtedy może zostać połknięty przez Wisłę Kraków. Więc pod względem emocji wydaje mi się, że w Poznaniu powinno być najciekawiej, ale pod względem piłkarskich walorów to może być akurat najmniej ciekawie.
wyda jakiś inny. No Zagłębie Lubin z Wisłą też będzie ciekawym meczem. No, dla mnie będzie i może to być fajny mecz i trzeba się przyglądać też liderowi, bo tak jak obstawiam tutaj łatwe zwycięstwo Legii nad Pogonią, to ten lider cały czas bierzemy pod uwagę. Będzie po Rakowie Częstochowa. Ale będzie grał z możliwe, że troszkę rozluźnioną Krakowią. Zobaczymy, czy no. Trener Probierz będzie w stanie zmotywować swoją drużynę. No i dobrze, no to co nam jeszcze wszystko mamy? A nie, jeszcze Strzelcy. I tutaj bardzo smutna atmosfera. A nie, jest! Brawo Maciej Joczys, zrobił to za nas. Jest, powiększył. Jest, 6. Liczebność. Dzięki Maćku, że nas ogląda. Jest Zdenek. Już nam tak smutno było, że dzisiaj bez Zdenka. Ale jak widać, można nagiąć rzeczywistość i Zdenka jeszcze tutaj zostawić. Chociaż jak Cabrera strzeli, to nie wiem, czy ktoś go uratuje. No to nie, wtedy no, można dać 7. Nie, no już Zdenek musi zostać, przynajmniej te 30, ostatnią kolejkę też musi Zdenek być. Dobrze, apelujemy Maćku, zostaw Zdenka, nawet jak Cabrera strzeli. Angulo mógł dzisiaj już naprawdę odskoczyć na dobre, no bo jakby on miał 20 bramek po dzisiejszym spotkaniu, to nikt by nie mógł mieć pretensji. Powinien mieć. Powinien mieć. Też chwała dla Cieżniaka, bo też dobrze bronił, no ale sam też sobie Angulo nie pomógł w kilku sytuacjach. Chociaż nadal 4 bramki przewagi. To ale Flavio sobie odpoczywa, to kto go ma gonić? Może jutro Marcin Robak. Zobaczymy. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Za tydzień, w sobotę, przypominam, że będzie Liga Minus. No i nie może was zabraknąć, bo będziemy podsumowywać rundę wiosenną. To tyle. Dziękuję panowie za obecność. Zapraszamy na Weszło FM. Razem z Pawłem będziemy odbierać wasze telefony do północy w ramach Hyde Parku. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek.